YouTube'a, a to wymaga od mojego męża. No, niestety nie mam komputera, który do tego służył. Niestety nie ma komputera, bo ktoś mu ukradł. Słuchaj, tu była też takie wnioski były, bo generalnie naprawdę bardzo Wam dziękujemy. Nie wiem, ci co nie wiedzą, Maćkowi ukradli auto i teraz dajecie bardzo dużo cennych porad. Bardzo dziękujemy za wszystkie, ale też dostałam taką poradę. Jedna osoba w teatrze powiedziała, a po kij ty zostawiłeś komputer w aucie. Takie rzeczy się bierze ze sobą. No, dobry wieczór. No, no, okej, okay. Wszyscy są najmądrzejsi na świecie, takie typowe, a... No dobra, chodźcie. No dobra. Dobra. No, zaraz odpalę, jak przyjdziesz do mnie. Przepraszam, Dowbor musi założyć opaskę. Ja jestem w tym. Ja jestem, słuchajcie, właśnie wróciłam z teatru i jestem 5 minut w domu, także cieszę się. Dziękujemy za to, że jesteście z nami. Ryśko, witaj, jesteście super, ale to rzecz nabyta. Coś tu śmierdzi, tak się zastanawiam, co tu śmierdzi, patrz. Aż w końcu... No jak? Powąchaj moją nogę, właśnie mnie lizała. Psie, idź stąd. O, Natalka już jest, połączenie? A na czym jesteś połączona? Co to za wstrzymanie? Może nawet właściciel auta ogląda z nami. Jezu. No ale co Jezu, no co się wściekasz, Maciek? Co się wściekasz? No to sprawdź internet. To jest wszystko dobrze, Jasiu. No to ja może, Maciek, weź R... Nie, daj, weź. No, nie, bo odwrócisz ekran, proszę cię, no nie widać, Maćku. Możemy wyłączyć? A dlaczego nas nie widać? Halo. No bo coś jest nie tak z Wi-Fi. Ale może nas widać, ale tutaj nas widać. Widać cię, widać nas? No jak? No przecież tu się nie widzisz. 4,5 tysiąca ludzi widzisz? Widzimy tylko nazwę, słuchajcie, widzimy tylko cyfrę. Wy pewnie nie. No i teraz, no, no i normalnym. Teraz... Nie. Dużo dobra. Ludzi i zacina. Włącz po ten Wi-Fi, bo to inaczej nie będzie. Poczekajcie, ale... próbuję. Tylko zacina. Dobra, czy teraz na... Widać, co z autem. Nie znaleziono auta, nie mamy auta, mój mąż jest wściekły, ale to nie pora, żeby o tym rozmawiać. Teraz pora jest myśleć o fajnych rzeczach. Z Grecją. Tak, teraz słuchajcie, połączymy się z Grecją i z piękną Natalią i z Mariuszem. Mamy nadzieję, że... O, przepraszam, ktoś się dzwoni. No siema, Mariusz. Dobra, już wchodzimy. No co tam, widzicie nas? Widzicie nas? Dobra, no zobaczymy, połączymy się, bo jest jakiś problem z siecią. Dobra, już a możesz, przepraszam, dobra, a weź jeszcze jedną rzecz zrób przed połączeniem. Jak będę Wam opowiadał, co się dzieje w Grecji. Dobra. Dobrze, spokojnie, dobra. My Was wywołamy. Easy. My Was wywołamy, no, w ogóle się nie przejmujcie nami. My Was już wywołujemy. Wywołujemy, już. Słuchajcie, teraz zapraszamy Natalię, a Ty sprawdź może... To będzie najlepiej. Yeah! Dzień dobry, witamy Grecję. Dobry wieczór. Nie, czekaj, widać Mariusza? Tak, a Mariusz, nie. Jesteś w drugim planie z jakiegoś powodu? Nie widać, ale Natalia, ja... Bo Mariusz zaczął ćwiczyć. Zobaczcie, w jakiej jak dobrej formie jest Maciek i zaczął ćwiczyć dzisiaj. Nie, ale... ja jak berety, nie wierzę. Zapewne jakiś tydzień. To i tak. Ale poczekajcie chwilę, sekundę, ale jak tu ćwiczyć? Zaraz, sekundę. O, no co, normalnie, no nie widzisz się. Który mamy bieżnie. Co tam jeszcze jest? Bo absolutnie planowany, pokażę Wam. Oj! Taki sprzęcior. Nie, bo to jest... Taki sprzęcior mamy tutaj. I to wynajęliście, przepraszam, nie wiedząc, że coś takiego jest w tym pokoju, wynajęliśmy po prostu sobie pokój. Jakiś tak wybór był, braliśmy pod uwagę inne zupełnie rzeczy, a okazało się, że jest. Chcieliśmy się tutaj zmieścić z synem Matiego, naszym Mariusza. Mati nie ma syna, od razu sprostowanie, Mati nie ma syna. Zaraz, sekundę. Ale poczekajcie, a Mija śpi, wszyscy pytają o Miję, Mija śpi? Mija śpi u dziadku. Tak. O, jak wam dobrze. Teraz, chwileczkę, sekundę. Czy ty przed chwilą pomyliłaś imię swojego faceta? Tak.
zrobiłaś. Dobrze, Mateuszu w takim razie, Mateuszu. Mariusz, co dostaniesz w nagrodę za to, że się pomyliła Natalia? Nie, jeszcze jak ja bym miał dostawać nagrody za każdym razem, jak ona się pomyli, to człowieku byłbym najbogatszy. Tak, ja robię mnóstwo pomyłek. Gdzie ty w ogóle jesteście? Kreta. Co? Kreta, nigdy nie byłeś na Krecie. Ja nigdy nie byłem na Krecie. To jesteś to pierwszy raz. Tak. I jak? Ciepło, ja cię przepraszam. Ale przepraszam. Właśnie wracałem. Jezu! Taki pająk szedł w Warszawie! Na Wiladowie, taki! My mamy doświadczenie duże z pająkami. Mieszkamy w domku, więc dużo pająków chodzi. Ja wiem, one wyglądają groźne, ale nie są groźne. Nie? Taki czarny? No. Taki, no, one nie są groźne. Mieszkają z nami takie. Mija lubi. No dobra, ale dobra. Co wy na tej Krecie robicie? Od tego zacznijmy. No przyjechaliśmy z rodzicami, z moją siostrą, czyli super rodzinny wyjazd. Spotkać w ciepłym miejscu. Okazuje się, że jest chłodniejsze miejsce niż Polska w tym momencie. Pada, jest nieprzyjemnie. Naprawdę natrafiliśmy na jakąś niefajną pogodę. Dobrze, nie. No nie, robicie sobie jaja. Musielibyście zobaczyć tutaj, jaką konstrukcję zbudowałam do tego, żeby z wami porozmawiać. Mamy taki stojaczek. Czekajcie, do ale nie bardzo. Naprawdę? Ile jest stopni? I to nie jest reklama wody. Poczekaj. Ile stopni? Dzisiaj było 21 stopni i było pochmurno tak mniej więcej od 14, więc pojechaliśmy na jakąś wycieczkę. Co to było? Winnico. Plantacja czego? Oliwek. Leczniczej marihuany, oczywiście. Ja chcę się zadać jedno pytanie, bo Mariusz mi powiedział, że jak ustalaliśmy to nasze dzisiejsze spotkanie, spoko, ja obudzę Natalkę na 20, bo u was jest 23, tak? No nie, no Natalia jest śpiochem, ona przysyka czasami, może tam wiesz, ale ona ma takie, robi wszędzie, nawet jak ma, na przykład jesteśmy gdzieś na gejcie, czekamy do samolotu, ja ją budzę, to ona mówi, ale no, dlaczego już? Ja mówię, no bo idziemy, ona jeszcze 5 minut. Tak, ja zawsze muszę przyjść ostatnia. Tak, ja przysypiam sobie w wielu miejscach, żeby się, bo jestem zwykle niedospana, oczywiście nie teraz, na wakacjach jestem wyspana, ale zwykle na chwilę przysypiam. A poczekajcie, o której mi ja wstaję? Nie tak wcześnie. No właśnie, właśnie miałam rozmowę z Natalią dzisiaj. Przez chwilę, słuchajcie, Mija mówi, że idzie spać do dziadków, bo dziadkowie się budzą od razu, jak ona wstaje. I Mija prosi mnie, czy jeżeli przyjdzie do nas spać, to też wstaniemy, jak ona się tylko obudzi, czy będę tak spała i spała, bo ja zawsze śpię jeszcze gdzieś z pół godziny dłużej. Ona się budzi tak 7:30, więc to nie jest tak wcześnie. Ale bardzo ją proszę, żeby mnie nie budziła zawsze. I ona mnie nie budzi. Ale dzisiaj wyszło, że nie pasuje jej to. Zaraz, żebyśmy sobie to wyjaśnili. To wy jesteście na wakacjach z dzieckiem i z dziadkami. I z dziadkami. Siostra z facetem, malutka dzidzia, kuzynkami, która ma, ile ona ma? 6 miesięcy. No i mój 19-letni syn. A to są takie, wygląda na nietypowy wyjazd, bo my na takich w czasach, że mamy przelot, hotel, jakieś posiłki w hotelu, takich zorganizowanych, nie bywamy praktycznie wcale, ale to tak właśnie fajnie jest, bo tak wspominaliśmy, że ostatnim razem to byliśmy chyba, jak Mija miała roczek na Seszelach, no i w sumie odpoczęliśmy, bo ten ostatni wyjazd do Meksyku to był taki trochę, to przeciągaliśmy ze względu na pandemię, nie dlatego, że nie mogliśmy wrócić do kraju. Tak, każdy mówił nam, nie wracajcie, jest strasznie. Nie, strasznie nie wracajcie, więc tak przedłużaliśmy. Dwa tygodnie dłużej. Ale w ogóle to jest jakaś nierealna sytuacja, czyli wy macie opiekę nad dzieckiem tutaj ze sobą de facto. No ale co z tego? Jak to co z tego? No co z tego, i tak cały czas są razem, no Maciek, no. Razem, a w ogóle gdzie, co na Krecie robić? Zdążyliśmy ustalić, że większość naszych znajomych, jak podróżuje, to albo ma opiekę taką profesjonalną, czyli opiekunki w ogóle korzystają z opiekunek nawet w tym. No my mamy to szczęście, że tak nam się poukładało życie, że możemy z Miją i spędzamy w sumie czas od jej narodzin do dzisiaj. Ona ma 3 lata i 8 miesięcy
i spędzamy praktycznie no, codziennie z nią jesteśmy, tak? Ona tego nie zna w ogóle. Ale to było dla nas... No, ale to jest okej. No, przede wszystkim wy chyba rzadko w ogóle podróżujecie bez niej, z tego co pamiętam i obserwując głównie Natalię. Byliśmy 2 razy na wyjeździe takim tygodniowym bez niej. Ale przez to też mamy problem, nie możemy jej z nikim zostawić. Z nikim, dosłownie... No robi afery, kłóci się, nie pójdziecie, nie tak. Kocha. Nie, nie, co, ja was kocham, nie możecie wyjść teraz z domu, zostańcie. Tak. Przecież no ostatnio wychodziliśmy do Tomka Iwana na 50, właśnie przed wylotem. To przecież zrobiła nam taką akcję, że no. To jest koniec. A moi rodzice byli z kolei z nami. No tutaj mamy wsparcie od rodziców. To też jest super, że po prostu albo jedni, albo drudzy nas odwiedzają. Więc to nie jest tak, że my z nią jesteśmy cały czas i sami, no bo byśmy pewnie też nie dali rady, więc wjeżdżają. No ale mimo to ona po tym pobycie właśnie poprzestawiała się trochę po Meksyku, nie? No byliśmy 4 miesiące non stop. Cycuś jest mały, cycuś. Więc no jest za. Przepraszam, wasi przyjaciele janiaki was pozdrawiają. Oli i piszą, że was kochają. Maninowski jeszcze nie widzę. Bardzo cudowni są. No ale z trójką to już by nie było tak łatwo, słuchajcie, my o tym wiemy. No, jeszcze no, słuchajcie, a ile wy macie dzieci? Dwójkę. Znaczy, razem, to są nie, że ona dwoje i ja dwoje, tylko w sumie dwoje. No, my mamy tak. Ale no. Bardzo duża różnica jest w wieku, więc jest łatwiej. Łatwiej. Trochę. Łatwiej, no bo... No, od razu drugie, trzeba iść za ciosem. Jaką różnicę wieku macie? 8,5. No to u Natalki tak jest, Natalka i siostra. Za duża. Ale kto jest starszy, Natalia? Ja jestem starsza. I co, byłaś dobrą siostrą? Ale wiesz co, no akurat u nas to nie było dobre na początku, oczywiście teraz jest wielka miłość, jest przecudownie, wcześniej natomiast no była walka, bo jak ja już, przede wszystkim jak ja już miałam 8 lat, to się czułam już tak dorosła, że chciałam się nią opiekować w pełni, no znaczy tam dobrze 9 lat, takim półrocznym dzieckiem chciałam ją zabierać na bardzo dalekie spacery, opiekować się, nie wiem, przebierać ją, a mama mi nie dawała, oczywiście ze zrozumiałych względów, więc no, tak, no 9-latce dać dziecko. Dzisiaj już zdaję sobie z tego sprawę, natomiast wtedy ja się po prostu zbuntowałam i powiedziałam, no to jak tak to ma wyglądać, to ja dziękuję, to ja nie pomagam w niczym. Nasza Janka na razie tak nie ma i na szczęście już śpi. Ale nie, znaczy tak mam nadzieję, ale nie, nasza starsza córka. Naprawdę, słuchaj, się mega fajnie bawi, wiesz, super. Z nią. I mamy na razie relacje. Słuchaj, że... Ale jak podobno jest tak, że jak jest dziewczynka starsza, a chłopiec młodszy, no to ta dziewczynka często ma misję, wiesz, lubi i wspiera rodziców. Gorzej jest, jak jest chłopak starszy. A no ale dobra, ja byłam starsza. No właśnie, chciałem zadać to pytanie. Natalia i siostra, to która była chłopakiem? Nie, no to u was inaczej, no ale ja mówię... Dobra, tak... Mariusz, ja ci też powiem. My bardzo chcieliśmy mieć małą różnicę, ale nie wyszło. Czasami tak bywa. A lepiej jest mieć mimo wszystko dwójkę dzieci, do czego was bardzo namawiamy, prawda? Bo nie mam z tym nic wspólnego. Nie, bo Dobor na początku nie chciał, a teraz co powiedziałeś ostatnio? Przyznaj. Ojej, no kocham tego małego szkrawa. Nie, ale powiedziałeś. Jestem bardzo szczęśliwy, że mam drugie młodsze dziecko. Bardzo przyda nam się twój głos właśnie. A, bo tu jest taki obóz. U nas też tak było, Mariusz, i się dało, i teraz powiedz, jak jest. No, nie, no jest super. Nie, ale nie, naprawdę. Mariusz, a który ty jesteś rocznik? Tak, ale ostatnio, wiesz co, chyba byśmy nie dali rady. Nie, inaczej. Ja wiem, że Mia akurat jest taka, ona jest prosta w obsłudze, tak, ale zaborcza, oczekiwania ma duże. Chodzi o takie, to co możemy jej dać, co ja uważam najważniejszego, ten czas i to jest niezastąpione. I tyle miłości, ile my jej daliśmy przez te na przykład trzy ponad już lata, no to myślę, że jest okej, ale gdyby się pojawiło dziecko, akurat w przypadku mi, na przykład po 2 latach, to myślę, że ona no w jakiś sposób mogłaby tak. To ten. Ale my z nią rozmawiamy i ona... Jeśli dasz jednemu dziecku tyle miłości, ile się da w ten 3,5 roku, to później spokojnie można walczyć o następne. Też tak uważam. Mariusz, który ty jesteś rocznik, przypomnij mi? 6. Który? 76. O, ty dziadku. W końcu ktoś starszy na domówce. Od nas. Ale wiesz co, ale z jednej strony się trochę rozumiem, bo to już jest taki moment, że człowiek chciałby mieć pozamiatane, nie? Nie, wiesz co, to... I on się boi o tą minę naszą. Ja bardziej patrzę przez pryzmat, bo nie boję się o siebie, wiesz. Ja nie mówię problemu ze spaniem, śpię, tylko do tego, o nie, Mariusz.
O nie, Mariusz, ostatnio masz problemy ze staniem. Cały czas sobie przysypiasz, jak jakiś dziadzia właśnie. Zdarzyło mi się dwa razy zasnąć w dzień, gdzie zawsze deklarowałem, że spanie w dzień to jest w ogóle jakaś patola. I spadła mi czapka gdzieś tam przy telewizorze, jak oglądałem. Nie, dwa razy. I Natalka się na niej pokoiła i mówi, co ty masz tu krzywdę, co ty śpisz? Co ty tak śpisz tutaj w wieku? No tak, jak ja nie jestem przyzwyczajona do tego, że on sobie przysypia w dzień, jak dziadzia. Ale Mariusz, porozmawiajmy jak dorosli faceci po 40. A z sikaniem jeszcze siąd. Podstawnie wstaje, nie? I dosikuje się, bo... Jeszcze! Dokładnie! Mam to samo. I to tak ciśnięcie od 4 lat, że muszę, że w nocy wstaje na siku. Mój znajomy poszedł, słuchajcie, do niego i on tak, mówi tak, czy pan się przypadkiem nie dosikuje? On, to znaczy? No nie ma pan tak, że wstaje pan o 12 na przykład, żeby się załatwić i za chwilę pan leci, żeby jeszcze tam te 3 kropelki, no mam. Naprawimy to. Naprawił go. A w jaki sposób? Dawaj tak? Tego lekarza. Tego nie powiedział. Nie powiedział. Coś nacisnął, coś przestawił. Nie? Mega. Mieszkają blisko, to pewnie lekarz też jest blisko. Ale Paweł Małaszyński, jak był u nas na domówce, to był taki... Ale nie, o sikaniu nic nie rozmawialiśmy z Pawłem, żeby nie było. Paweł nie zdradza żadnych tajemnic alkowych, ale jeśli chodzi o ten upływ czasu, a Paweł jest chyba dokładnie też twój rocznik, nie? Mamy 76. A nie 7? Coś takiego, no to jest gdzieś 77, 76. A my 78, także blisko. Tak. I Paweł mówi tak, jak gadaliśmy, że to, co najbardziej czuję, jeśli chodzi o upływ czasu... Przepraszam, to... muszę to... Jezus, przepraszam. Maria, jesteś nie do wytrzymania. Tak, Miss Ejen napisała, Dowbor, wyglądasz starzej niż Mariusz. Ja wyglądam nawet starzej niż Gąsowski, więc to nic zaskakującego. Natomiast chcę powiedzieć, że Małasz powiedział jedną rzecz, że z wiekiem poczuł, że potrzebne są mu te drzemki. Jak on to ładnie określił, to 27 minut drzemki w ciągu dnia. Ja nie wiem, jak on to policzył, że 27 minut. Tak. Może autobusem jedzie gdzieś. Ale nie, już 27 minut, że tak na 27 minut tak by sobie lekko chętnie przyciął komara. No, nie, no, no ja po prostu się przyznaję. Przyznaję się, że mi się to zdarza, i, ale nie tak, żebym się położył i żebym spał, nie? Natomiast bo się boi, że ja wejdę, ale... bo ja cały czas patrzę, że on nie śpi. Bo myślałem, że zwróciła uwagę, że coś takiego się stało i wiesz, już, oczywiście nie przejąłem się tym. I gdzieś ona się szykuje, ja tak się położyłem w tym, się tak zerwałem. Żeby mnie nie widziała. Może zobaczy mnie, nie? Że wiesz, że ja to śpię. Ale tu przed chwileczką podpisała się Ada Fijał. Która ma też 76 rocznik. Tak, napisała, że też jest 76 rocznik. Zastanawiam się, czy Ada chciała się też podzielić z nami, że nie dosikujesz, czy raczej, że musisz dospać w ciągu dnia. Ada, napisz Ada, możemy się z tobą połączyć. Jak dobra, ale ja mam takie pytanie a propos tych drzemek, bo ty wszyscy tutaj komplementują, jak pięknie ty wyglądasz. I to jest... Mówisz teraz do Mariusza Welmateusza, czy do... Mówię Natalii. Do kobiety, czyli Natalii. I teraz tak, Natalia, czy to jest twój sposób na tę urodę, żeby dużo spać? Ja dużo śpię, tak. Tak? Tak. A to ile... dlaczego jesteś taka brzydka? Cicho, ile dziennie? Cicho. No nie, dobra, to nie jest tak, że jestem jakimś wyjątkowym śpiochem, ale tak z 8 godzin to minimum muszę spać. 8 godzin to masakra. Słuchajcie, jak planowaliśmy Miję, to mieliśmy taki deal. Tak, że ja chodzę w ciąży, ja wiem, że to jest na serio, chodzę nie? z nią w brzuchu, a że... Mariusz mi pomaga w nocy wstawać, bo ja jestem nieprzytomna. Ja ona by mogła jej mleko włożyć, wiesz, tylko w oko. Ona się budzi godzinę, nie? I przez pierwsze 15 minut gadała głupoty takie, że nie, w ogóle nie wie, że rozmawiała z tobą, a mogła by powiedzieć wszystko. Więc ja jakby znałem to. No i było tak faktycznie, nie jestem śpiochem, ale po 3 miesiącach no miałem takie lekkie zmęczonko, że takie rozbicie, wiesz, jak jetlag, że wiesz, no bo ja musiała być karmiona co 3 godziny. Była na butelce, dlatego że Natalia urodziła się z niedowagą. Więc musiała być karmiona. Ale to do tego nawiązuje, że to, jeśli dzisiaj bym wiedział, że mamy mieć na przykład malucha i mam to powtórzyć, to się tego nie boję, bo ja nie lubię po prostu spać, nie? No, ale to Mariusz, proszę. Ogólnie tak miał. No kochanie. Ale wiesz co, Mariusz, są też plusy takiej sytuacji podwójnej, dużo większe, ponieważ na przykład mój mąż, nie wiem jak jest u was, ale mój mąż na przykład ma takie sportowe inklinacje. Pierwsze dziecko okazało się kompletnie nie, no nie,
No ma, inne, ma inne zainteresowania. Ma inne zainteresowania. I nagle w tej drugiej znalazł coś, czego nie było w tej pierwszej, wiesz? Czy ty masz jakieś takie w sobie takie niezrealizowane cele w życiu, wiesz, jak to jest z rodzicami, które chciałbyś na przykład dać swojemu dziecku, a których ani syn, ani córka nie mają? Wiesz co, ja właśnie... Chyba już nie ma, nie? Nie, może nie. Mój taki, wiesz, ja byłem sportowcem, więc... Właśnie miałem fajną rozmowę, mi się to podoba, co się teraz na przykład w polskiej piłce dzieje i właściwie nie w polskiej piłce. To, co w polskiej piłce też dzięki Lewandowskim i innym, którzy wiesz, fajnie im się to poukładało. Nigdy nie zazdrościłem kariery sportowej, bo ja wiem, jakie to są wyrzeczenia i wszystkie inne rzeczy i szczęście i w ogóle. Natomiast bardzo mi się podoba to, że po zakończonej karierze dzisiaj takie drugie życie piłkarzy dostają na przykład w roli ekspertów w telewizji, nie? Więc jeśli miałbym powiedzieć o coś takim niespełnionym marzeniu, to akurat to mi się podoba. Wiesz, nie ocenianie innych, ale właśnie takie fajne, fachowe spojrzenie, bo bycie w szatni, wiesz, to jak znasz ten klimat, wyjdziesz z tej szatni i później przekazanie tego, co się dzieje na boisku, wiesz, czucie w ogóle piłki jest no, zupełnie inne niż ludzi, którzy przychodzą sobie po prostu i są tymi ekspertami po prostu zamiłowania i oni nigdy nie byli w szatni, nie wiedzą, co to jest, wiesz, szydera, nie wiedzą, jakie mogą być nastroje, jak może reagować drużyna. No to a jest sporo piłkarzy dzisiaj, którzy sobie wiesz, świetnie z tym radzą. No i ten aspekt, jak ja sobie pomyślę, że moją karierę mógłbym pociągnąć w tym kierunku, żeby taką funkcję eksperta móc po prostu realizować, no to by był taki czynnik, który bym gdzieś dalej, ale no to są indywidualne predyspozycje, więc nie mam takiego czegoś, że chciałbym, żeby mój syn koniecznie grał w piłkę albo żeby Mia grała w, nie wiem, a ja w ogóle uwielbiam grać w tenisa stołowego, grywam mojego syna, on ma 19 lat. No dobra, nie tylko syna ogrywasz, tak. No. Mam... No dobra, ale Mia się garnie do sportu? Jest to chyba za szybko. Chyba żeby, po mamie nie, będzie. Nie, ona jest taka ostrożna, ale motorycznie wygląda dobrze na tle dzieci małych, jest szybka, wiesz, postawę taką przybiera i Nie, słuchajcie, ogląda naprawdę, bardzo lubi oglądać gimnastykę artystyczną. Nie tak, że jej wciskam, tylko po prostu jakiś film gdzieś zobaczyła i mówi, że ona tak będzie kiedyś. No zaraz ja też uwielbiam gimnastykę artystyczną. Uwielbiam. Ale wiesz, o co lubi? Szpagaty. Jak kobiety robią szpagaty, to on bardzo lubi. Nie szedłbym w tym kierunku, bo to są zazwyczaj bardzo małe dziewczynki i to nie. Nie mówię o dziewczynkach. No, ale taka jest prawda, że w gimnastyce są głównie dziewczynki małe, nie? No ile one? Po 15-16 lat. To mogą być też dorosłe Azjatki, nie? Ale tego nigdy nie wiadomo. Ale wszyscy tutaj doceniają, że Mia już pięknie pływa. A to nam się udało. To się nam udało. Ale to był nasz główny cel, ponieważ dużo nas nie ma, nie ma nas dużo w Polsce. Jesteśmy zwykle w ciepłych krajach, gdzie jest dużo basenów i to zawsze była moja taka największa obsesja. I nasi znajomi ze Szwecji nam to kiedyś wytłumaczyli, bo oni mieli córkę, która dzisiaj jest starsza od mnie o kilka lat. I my się ich pytaliśmy, bo ta młoda po prostu, wiesz, skakała na główkę w ogóle w wieku chyba 3 czy 4 lat. I my się pytaliśmy Oli, bo to Szwedzi są, mówimy, Ola, jak wy to zrobiliście? On mówi, stary, jak będziesz miał dom z basenem, albo będziesz przebywał w takich miejscach, gdzie po prostu jest dostęp bezpośredni do wody, to pierwsze, co zrobisz, to będziesz wrzucał dziecko tak długo do tej wody i tyle czasu poświęcisz, żebyś wiedział, że ono sobie w tej wodzie poradzi, nie? Ale to jest bardzo ważne, o czym mówicie. To jest bardzo ważne, o czym mówicie. My na przykład byliśmy w święta teraz na Wyspach Kanaryjskich i chcieliśmy wynająć, na początku, bo byliśmy z przyjaciółmi, wynająć willę z fajnym basenem i tak dalej, ale uświadomiliśmy sobie, że to jest olbrzymie ryzyko, bo jak mamy 3-latkę, to my właściwie oka... Nie pływającą. Tak, no jeszcze nie pływającą, oka jej nie spuścimy. Nie wiem, czy kojarzycie tak... Nawet jak obserwujesz dzieci, to nawet nie wiesz, kiedy dziecko nagle wpada do tej wody. Mieliśmy takie sytuacje, oczywiście no nie, akurat nie z Miją, ale z innym dzieckiem, które wiesz, nagle wpada do wody i nie wie, jak się zachować. Oczywiście jak zobaczy ktoś, to od razu za tym dzieckiem wskakuje, ale to są słuchajcie, wiesz, ale czasem... na przykład w Grecji spotkaliśmy się teraz, chyba w Grecji właśnie jest tak, że nawet nie wynajmują do któregoś, jak masz... zaznaczasz, że chcesz być dzieckiem, to nie wynajmą ci na przykład pokoju z prywatnym basenem. O tak. Ale to super w górcie rzeczy, nie? Tak. No bo ludzie sobie często nie zdają z tego sprawy, dokładnie. Nie? Że to jest tak naprawdę spoczywa na nich odpowiedzialność, a nikt nie chce tragedii, wiadomo. W Polsce zbliża się teraz akurat sezon kąpieli, prawda? No bo wiadomo, ciepło. Poczekaj, bo coś masz mówić. To coś przerwałem.
Najlepszy sposób tak naprawdę, żeby dzieci się nauczyły, to jest dziecko od dziecka. To mamy sprawdzone. Tak. Mati nauczył mnie w większości rzeczy podstawy, w wodzie, dokładnie. Gdzie z nami była po prostu afera, kropla na oko, to ta, o Jezu i w ogóle. No później tam... Mati, później mały chłopiec z naszych znajomych, jej przyjaciel, pokazał jej, że można zamoczyć głowę i to przeszło. A tydzień temu Mia pokazała swoim naszym sąsiadom, chłopakom, który... No, jak nurkuje, pływa. Jak nurkuje, pływa i obaj zaczęli zanurzać głowę, próbować, więc to chyba najlepiej tak, działa. Tak. Natomiast jakby wracając do tego, co zacząłem mówić, no w tej chwili akurat zaczyna się sezon pływania w Polsce, prawda, pogoda i tak dalej. Warto ostrzec, a ogląda nas bardzo dużo rodziców. My to wiemy z własnego doświadczenia, akurat nie na naszych dzieciach, ale byliśmy świadkami takich, znaczy Asia chyba nie była wtedy akurat. Dziecko tonie bezgłośnie. W ogóle nawet nie krzyczy. Nie ma żadnego, on po prostu idzie na dno. To nie jest tak, jak nam się wydaje, że to jest wielki hałas i my się zorientujemy, prawda? Nie, ono po prostu idzie jak kamień w wodę, jeżeli nie umie pływać. Zresztą każdy, jak ktoś tu nie umie pływać, to jest straszne, ale warto edukować ludzi w tej kwestii. Tak. Zresztą jeden z najlepszych narciarzy alpejskich w historii, Body Miller, nie wiem, czy znacie gościa, no to taka słynna postać, no jeden z najlepszych sportowców w tej dziedzinie, stracił dziecko, właśnie bo miał dom z basenem, 3-latkę i on teraz jest bardzo zaangażowany, robi całą akcję edukacyjną, łącznie z tym, że oni potem mieli jeszcze jedno dziecko, to małe dziecko, jak miało 8 miesięcy, nauczyło się pływać. 8 miesięcy! Bo są takie możliwości, tylko oczywiście to jest jakaś tam starsza skomplikowana technika. Wszyscy toną bezgłośnie, wszyscy ci to piszą. Być może, ale szczególnie małe dziecko, no, prawda? Ono tak po prostu... Więc warto edukować dzieci w tej kwestii. Ja w sumie nad tym się wcześniej tak aż... Mówię, no, wydaje ci się, że dziecko jak już umie pływać, to w zasadzie wiesz, wchodzisz na łódkę czy gdzieś tam na kajak, to ten kapok już nie jest taki potrzebny. A rok temu byliśmy na wczasach i był właśnie Jarek Bieniuk, no wiadomo, on wychowuje się praktycznie, mieszkają też nad wodą i tak dalej. Ja bym powiedział, nie masz racji, do 2 metrów pod wodą tylko jest widoczność. Także jak dziecko wpadnie do wody, nam się wydaje, że no nie ma takiej możliwości, że dziecko, wiesz, stracisz, jak może stracić dziecko z oczu? No, po prostu jest taki moment, w którym ty już nic nie widzisz, nie? Tak, i nic... tak. Te rzeczy to są bardzo ważne, to są bardzo ważne rzeczy, zwłaszcza mówię, jak idziemy gdzieś na łódkę, gdzieś odpływamy dalej i tak dalej, i takie rzeczy, to też ważne. No dobra, słuchajcie, jeżeli możemy jeszcze zadać pytanie o dzieci, bo mnie to na przykład bardzo interesuje, bo jestem taką matką, która jest... kwoką. Wiedziałem, co to powiem. I jestem bardzo zachowawcza i nie jestem tak jak wy. I na przykład jak patrzę i obserwuję, jak fantastycznie dziecko może być też w takim otoczeniu, które, no wiecie, ja chodzi bym już... o dorosłych? No w ogóle ja bym już pomyślała, Boże, nie, ja muszę to na dzieci, ja muszę to na zabawę. Wiecie, o co chodzi? To jest fantastyczne, co robicie. Powiedzcie, jak z takiej kwoki przeobrazić się w kogoś takiego bardziej... Otwartego. Tak, otwartego. Powiem ci, że ja też byłam długo kwoką. Nie! Też miałam. Nie, to raczej to nie jest tak, może nie aż nie tak skrajnie, ale no miałam takie myśli. Nie, że to nie w ogóle. Wiesz, ale to jest wszystko w głowie. To jest wszystko w twojej głowie. To są w ogóle jakieś programy, które zostały nam narzucone i nam się wydaje, że my tak musimy, bo wiesz, jakby przekroczenie tej bariery, to już będzie tak się nie robi. Ale no bardzo mnie zmieniła Hiszpania, Tulum, jak widziałam, w jaki sposób tam wychowują dzieci. To jest, wszystko jest dozwolone. Dopóki wiesz, dziecko jest bezpieczne i nic mu nie zagraża, to dlaczego nie? Bo co więcej, rodziców, żeby było najedzone, bezpieczne i kochane. No właściwie chyba tylko... Nie można podchodzić z tym, jak to się mówi? Żeby podchodzić z troską, a nie ze strachem. No właśnie, nie ze strachem. A za granicą nie czujecie strachu o dziecko? Nie. No nie myślimy tak. Nie myślimy, no to zależy, tak, wiesz, to wszystko wiadomo, w swojej głowie. Przypadek tej dziewczynki, cały świat. No tak, wszyscy mają to z tyłu głowy, nie? My nie zostawiamy mi w pokoju, nie wychodzimy na drinka. Nie robimy tego. Z nami zawsze. Ona śpi nam za plecami.
rzucamy na nią poduchy i po prostu jak chcemy dłużej posiedzieć, to, no, to nie robimy takiej akcji, że zostawiamy ją w samochodzie albo zostawiamy ją, wiesz, z kimś, kto teoretycznie mógłby się nią zająć. Więc no, no tutaj ciężko nam jest powiedzieć, akurat w takim przypadku, tak, zostawić śpiące dziecko i wyjść, bo jest jakaś tam niania i tak dalej. Natomiast ogólnie myślimy pozytywnie. Kilka razy mieliśmy nianie na noc. Ale nie, ja nie mówię o nianie elektrycznej. Tak, a nianie elektrycznej. Telefon. Nie, mówimy o, wiecie, no o tym, że ludzie takie rzeczy robią, nie? Wychodzą za granicą po prostu na dół i, no, ja myślę, i zostawiają dziecko. Ten przypadek już nie pozwala rodzicom chyba takich. No nie, tak samo jak liczne seriale. Więc to jest, czyli co, czyli mam się wyluzować, ale oprócz tego co, naprawdę ty się nie boisz, nie masz takiego, bo ty też bardzo dużo publikujesz takich rzeczy, które bardzo motywują innych. Jakbyś tu mogła tej rzeszy 11 tysięcy ludzi powiedzieć o tym trochę, Natalia. Moje całe życie jest przykładem tego, że to my kształtujemy swoją rzeczywistość. I nieważne nawet w jakiej, raczej ja też spotkałam mnóstwo ludzi, których życie jest potwierdzeniem na to, że nieważne nawet gdzie się, w jakiej rodzinie się urodzisz, nawet mam historię takiej właściwie dzisiaj już kobiety z Izraela, która urodziła się w bardzo biednej rodzinie i mieszkała po prostu z mamą u ludzi. Ale co ona mi powiedziała? Powiedziała, że ona całe życie czuła się królową i wiedziała, że będzie miała pieniądze, mimo że nawet często nie miały nawet z mamą na jedzenie. I dzisiaj jest tą królową. Raczej ona tak naprawdę poszła bardzo w spirytualną stronę, ale ma pieniądze, zarabia je gdzieś tam obok. Samym celem nie są pieniądze. Celem nie są pieniądze nie, ale... i tak naprawdę wszystko to, co masz, co masz w głowie, kreuje twoją rzeczywistość. No ja jestem to naprawdę, moje całe życie jest tego przykładem. Mariusz akurat ja się załapuję, bo żyję. No, to tak jak ja. Też potrafię. No, jasne. Mnie na przykład Asia utrzymuje i mama. I pracowaliśmy, było nam, no można powiedzieć ciężko, no bo no każdego dnia chcesz mieć rzeczywistość w realiach, gdzie jesteś po prostu, wiesz, no jak 20 lat temu byś, wiesz, przyleciał do Polski, byłbyś innej narodowości i chciałbyś, wiesz, pytałbyś się, jak zrobić biznes, gdzie tu są ci ludzie i tak dalej. Mieliśmy dosyć specyficzny temat, to nie było proste. I każdego dnia, wiesz, jakby ten czas był dla nas ważny, żeby coś zrobić, żeby coś zmienić i tak dalej. I po prostu, a dlaczego ja to mówię? No bo mówimy o tych... Dobra. A w tym samym czasie jakby ja żyłem z takim poczuciem, że zablokowałem Natalię, no bo ona pojechała ze mną do tej Brazylii. Nie wyszło nam to pracowanie wspólne, kiedyś już o tym rozmawialiśmy, no bo wiadomo, że to się przenosiło gdzieś tam do domu. A później ja miałem poczucie, że ona jest, wiesz, młoda, pracowała wtedy jeszcze jako modelka i tak dalej, mogłaby się gdzieś tam spełniać. I jakby presję na nią przenosiłem i się pytałem, no ale jaki ty masz plan na życie, co ty chcesz robić, co ty byś chciał zrobić? Ja mówię, no nie ma żadnego planu, będzie fajnie, ja wiem, że będzie dobrze, nie? Ale jak będzie dobrze? Ja myślę, że będę słaba, będę znana w ogóle, wiesz? Dobrze, to powiedz mi, jaki jest twój plan, jak chcesz to zrobić? Ja mówię, wiesz co, ci pomogę, powiedz mi, czy chcesz to robić tam, to planujemy to i będziemy dążyć do tego celu. A ja mówię, wiesz co, Mariusz, jak ja mam planować i dążyć do tego celu, to dla mnie znika cała magia życia. A z kolei ja dla mnie chcę. To było... Wiecie, on powiedział, że jestem głupią małolatą, tak mi powiedziałeś, że, i nawet nie, że nie będziemy już o tym rozmawiać, bo ja po prostu nie wiem, jak wygląda życie. Nie, no słuchajcie, ogólnie ja kiedyś... I słuchajcie, i wydarzyło się na Euro to, co się wydarzyło, co było totalnym przypadkiem, absolutnym przypadkiem, i wtedy mi przyznał rację, mówi. O ja, no, to ja zaczynam to teraz nie wierzyć. No, nie tylko wtedy. No, no już wiele przypadków takich było. Rzeczy, ale... z którymi ja się w ogóle ogólnie nie zgadzałem na początku. Dla mnie to było po prostu, tak. Uważam, że tak się nie żyje, tak nie ma prawa się nic udać, w sensie tak. Nic, do niczego się nie dojdzie, a Natalia po prostu wie, że na zasadzie ona się nie będzie z nikim ścigała. Ona nigdy, słuchajcie, przez całe te lata, gdzie jesteśmy powiedzmy w tym show biznesie i ja czasami, jak ktoś do mnie dzwonił, prosił mnie o wycenę, jakiejś współpracy, to sobie brałem pod uwagę, mówię, zaraz, kurde, jak to przedstawić, żeby, no bo na pewno jeszcze jest i ta osoba, i tamta może osoba, i tak dalej. Ale Natalia nigdy w życiu nie powiedziała, dlaczego ta dziewczyna to zrobiła, dlaczego ten ktoś to robi, dlaczego ja tego na przykład... Ona się, wiesz, nigdy nie ścigała. To znaczy, że tak ma być. To znaczy, że przychodzi do nas to, co ma do nas przyjść. I ja się z tym kompletnie jakby nie zgadzałem. Mówię, nie, no ale wiesz, no, a może można byłoby inaczej, a może
żyłem w takim trochę stresie, nie? Ale jakby się zmienił, tak się zmieniłeś. Tak no i ale no i przepraszam, jakby zrozumiałem to, że faktycznie w życiu tak może być, że jak to puścisz, no tak. Jak dziś takie rzeczy przychodzi. To, te rzeczy po prostu cię przychodzą, te co mają przyjść do ciebie, to jak żyjesz. Nie trzeba. Oczywiście trzeba iść to nie 15 jest tak, miejsc. Że leżysz na łóżku i po prostu czekasz, aż do ciebie wszystko przyjdzie. Nie jest aż tak. No dobra, Potęga podświadomości to jest twoja, Natalia, ulubiona książka. Jedna z bardziej to ulubionych. Moja ulubiona książka. Książka, którą... Ja napisałam. Nie, to jest książka, którą przeczytałam. Jako właściwie chyba jako pierwszą. Nie, pierwsza były Podróże poza ciałem, a książka Potęga podświadomości była drugą książką, którą przeczytałam. Ja miałam chyba 14 lat. Ja nie lubię czytać. Natalia czyta książki i... Posłuchaj tego, nie? No i czytam i później, a później po roku, po dwóch, ja gdzieś w towarzystwie mówię, że ta książka jest w ogóle mega i ten... Ja się zawsze denerwuję, bo ja nie pamiętam tej książki, którą przeczytałam, a on sobie przywłaszcza to, co ja mu powiedziałam. Ja miałem zawsze taką łatwość, że mi się łatwo zapamiętuje, więc... Tak. Wychodzi na to, że... Ale absolutnie, słuchajcie, ale absolutnie moim zdaniem Potęga podświadomości działa. Ale to jest dużo, dużo naprawdę rzeczy, to trzeba puścić po prostu. No niestety trzeba jak najbardziej stłamsić ego, bo to ego głównie nas sprowadza na manowce. No ale to nie jest łatwe. Ja nie wiem, ja mam wrażenie dzisiaj, że do tego, żeby walczyć z ego, raczej walczyć, no nie, bo słowo walczyć nie jest odpowiednie, ale żeby zrozumieć w ogóle, co to jest ego i do czego ono nas prowadzi i żeby zacząć myśleć inaczej, to trzeba dorosnąć. Tak mi się wydaje dzisiaj. Że w pewnym... Natalia, poczekaj, ale to jest pytanie, ale jak puścić ego? To znaczy, jak nie zazdrościć, jak myśleć o tym, co ma być, to będzie? Jak to zrobić? Bo wielu z nas jednak jest trochę skoncentrowanym na... Na sobie? Nie, no też na tym, żeby ten sukces gdzieś był wymierny. A jak rozumiem, ty osiągasz sukces nie przez fakt, że chcesz go mieć, tylko przez to, że wiesz, że i tak będzie. Nie, że dzięki ciężkiej pracy i tak do ciebie przyjdzie. Po prostu wszystko, co mi wszechświat daje, czyli jeżeli coś do mnie przychodzi i to dostaję, to znaczy, że tak miało być. A jeżeli tego nie dostaję, to znaczy, że to jest, jeszcze nie jest czas na to. No dobra, ale Natalia, sama poruszyłaś ten temat, więc jakby możemy się do tego momentu wrócić. Do mnie rzeczy. No na przykład dostawałam jakieś różne propozycje, które inni ludzie uznaliby za super intratne i na przykład powiedzieliby, o, Natali się udało, zajebiście to zrobiła, nie, wow. Ale ja siadałam sama ze sobą i pytałam się, ale czy ja chcę, czy ja tego chcę, czy ja tego chcę, czy naprawdę tego chcę, czy to po prostu będę robiła dla poklasku, czy to jest naprawdę coś, o czym ja marzę. No i po prostu takie propozycje zaczęłam odrzucać. I zobaczcie, to dopiero przyszło mi jakieś 2-3 lata temu, kiedy zaczęłam tak robić, bo wcześniej tego też nie miałam. Wcześniej ale co, brałaś wszystko, co się działo? Słucham? Wszystkie, jak brałaś wszystko, co się działo, że jak się pojawiły propozycje, nie wiem, jakieś takie możliwości? Te, które mi nie odpowiadały tak naprawdę energetycznie. Ale brałam je dlatego, żeby zrobić coś. Dzisiaj wiem, że to już było dlatego, żeby ludzie powiedzieli, że zobacz, ona zrobiła. A nie jest tak trochę na zasadzie takiej, że gdzieś tam człowiek ma jakieś tam wyobrażenie sukcesu, przychodzą jakieś propozycje i myśli sobie, nawet nie chcę tego zrobić, ale kurczę, jest ta propozycja, głupio tego nie zrobić. Dokładnie tak, oczywiście, że tak, oczywiście. I dzisiaj już tego nie robię, wiem już od właściwie mija mi w tym, nie wiem dlaczego akurat pojawienie się mi tak bardzo mnie zmieniło. W ogóle kiedy byłam w ciąży, zaczęłam bardzo dużo czytać. Ja w ogóle siedziałam w domu i czytałam. I spałam. No tak, ale to też nie jest tak, że teraz patrzę na to z trochę innej perspektywy. No te ostatnie 9 lat w waszym życiu to jest kompletna zmiana, prawda? Podejścia do pewnych spraw. Cofnijmy się może. 2012 rok, wiadomo. No chyba nawet Donald Tusk powiedział, że jesteś naszym towarem eksportowym, tak? Było coś takiego? Tak. Powiedział. To jest tak, że ja myślę, że paradoksalnie, gdyby reprezentacja wtedy lepiej wypadła, to by nie trzeba było ciągnąć. Oczywiście, wiadomo. Tej niekorzystnej sytuacji,
Oczywiście, no ale to jest bardzo, ale się wydarzyło się, nie? Więc dużo. Ale to było super. Ja wam powiem, jak to wyglądało z takiej perspektywy mojej na przykład, że bo pamiętajcie, to był dopiero po ile? 7 lat byliśmy w Unii Europejskiej. Ten turniej wymarzony, wymęczony, wyszarpany innym państwom, żeby się w Polsce udało. Wreszcie stadiony, wreszcie drogi, bo to się mówią, bo to turniej turniejem, ale co za tym szło? Były drogi, były autostrady, były lotniska, były stadiony. To wszystko, czego my jako młodzi ludzie w ogóle nie pamiętaliśmy. Jak pamiętam, my mieszkaliśmy do początku 2012 roku jeszcze w Brazylii. Jak przylecieliśmy, to po prostu, wiesz, zanim wiesz, się dostawało. Polska taka wow! Ja kupiłem bilety, bo byłem przeszczęśliwy, że udało mi się je zorganizować. Kupiłem od razu na wszystkie mecze grupowe, tam po 4-5 biletów, żeby mówię, na ten mecz pójdzie mój ojciec z moim synem, na ten twojego tatę zabierzemy, na ten zabierzemy mojego brata jeszcze i będziemy sobie chodzić. Ale Talia się mi w ogóle pytała, ale w ogóle wiesz, ale co to za bilety są? Jaką sukienkę założyć, bo wcześniej byliśmy zapraszani już, miałem jakiś tam znajomy, to mnie zapraszali czy na loże, czy dostawaliśmy jakieś tam na VIP-a, a ja mówię, nie, Natalka, są normalne bilety, ty po prostu, a ile ty zapłacisz za te bilety? Jak jej powiedziałem, to ona mówi, co? Nie wierzę. Ja nie zdajesz sprawy, co to za wydarzenie, co mistrzostwo Europy w Polsce i właśnie powiedziałem jej te wszystkie rzeczy, te argumenty, o których ty teraz mówisz. Ona mówi, to ja nie wiem, jak ja mam się nawet ubrać. I to tylko dzięki temu, że poszła na mecz ubrana jak kibicka, i tak naprawdę została zauważona, bo nie szukają, wiesz, osób, pań, które przychodzą na loże czy na VIP, żeby tam zrobić, bo to są z reguły żony i tak dalej. Chodziło o to, żeby pokazać kibickę, zwykłą dziewczynę, która przyszła na mecz. No i to tak. Ale wiecie co, ale ja wam powiem, jak to wyglądało z mojej perspektywy. Ja na przykład byłem, te zdjęcia Natalii i to, że to tak gdzieś poszło w świat, tak sobie myślę, to jest taka kwintesencja tego, że Polska się zmienia, że jakby to już nie jest tak, że są tylko sami faceci nagrzani z brzuchami, z tym browarem na tych meczach, tylko przychodzą kobitki. Mówiłeś o sobie? Tak, też. Chodzi o to, że przychodzą kobitki na mecze, że to piękne już jest... Piękne kobiety. Że one są dobrze ubrane, że one są dobrze pomalowane, że sport może być sexy, a nie jest tylko zarezerwowany, przepraszam za wyrażenie, ale dla gości, którzy będą rzucali brzydkimi słowami i obrażali przeciwnika. No tak było, no. To było fajne. Ale dobra, okej. Okay. Poczekajcie, bo ja chciałabym, bo ta motywacja dla mnie jest mega ważna. I ja na przykład jak oglądam Instagram innych osób, to dla mnie najważniejsze jest to, żeby się motywować i żeby w jakiś sposób się inspirować. Jest taka fajna sprawa związana też z tobą, Natalia, którą ja pamiętam, jak ty odpowiadałaś na pytanie, co byś zrobiła, gdybyś miała 20 zł, a ty powiedziałaś wtedy, odpisałaś, że kupiłabyś coś, co sprzedałabyś za 50, tak? Super. I teraz ja bym chciała, słuchajcie, od was i od ciebie też, Mariusz, usłyszeć, jak można teraz, w tych tak naprawdę trudnych czasach, zmotywować innych do bycia przedsiębiorczym. Jak się to robi? Czy wy też tak uważacie? Bo ja trochę uważam, że miarą sukcesu nie są pieniądze i że trzeba myśleć o tym, co chce się robić, a nie o pieniądzach, które chce się zarobić. A pieniądze przyjdą w pewnym momencie same. Prawda? Tak. No, jeżeli robisz coś z pasji, co wynika z twoich zainteresowań i to jest, wiesz, od początku nie może ci zagwarantować od razu jakiegoś tam sukcesu finansowego, ale tak naprawdę to cię może zaprowadzić w takie miejsce, gdzie te pieniądze się pojawią. No, oczywiście nie będziemy udawać, nie będziemy opowiadać o tym, że pieniądze nie są ważne, no bo wiecie sami, że te takie od najmniejszych potrzeb do tych do innych, do tego, żeby po prostu spełniać swoje marzenia. Są ważne, Pomaga i ja to mówię też do mojego syna zawsze, żeby myślał o tym w ten sposób, że nie to, co ktoś mu da, bo to, co może dostać czy od rodziców, czy może dostać, jeżeli pójdzie do pracy do kogoś, to są rzeczy, które mu dadzą jakieś tam podstawowe potrzeby zapewnią. Ale marzenia spełniamy tak naprawdę za coś, co zrobimy ponad to, nie? I wtedy możemy sobie kupić lepszy samochód, pozwolić sobie na jakiś tam wyjazd, na inne rzeczy, oczywiście. No i nic nie cieszy tak jak to, że zarobiliśmy sobie sami na to wszystko. No słuchajcie, nie? Mamy my takich bardzo normalnych rodzin. Nie jest jakby tak, ani tajemnicą, bo Natalka to już nieraz mówiła, nie mogliśmy za bardzo liczyć na wsparcie rodziców. Też my akurat mamy takie charaktery, że dobrze, że rodzice mają jeszcze Natalki siostrę, jej rodzica, moi rodzice, mojego brata, 2 lata starszego, bo oni przy nich są i będą całe życie. Ja wyszedłem z domu, jak miałem 15 lat, ja grałem też w piłkę, więc
to było normalne i oni się z tym liczyli, a Natalka jak miała tam lat naście, tak od początku mówiła, że ona po prostu zamierza podróżować po całym świecie, robić sobie karierę 9. jako modelka. 9. I ona od mało lata, słuchajcie, tylko książki o modelkach oglądała, tak. I po prostu mówiła, że ona będzie podróżowała, będzie zwiedzała świat i tak dalej. Tak. Myślę, że oboje, nawet jak zaczęliśmy być ze sobą, to do końca nie widzieliśmy, czy to jeszcze jest w ogóle możliwe, żeby tak żyć. Tak. Na dzisiaj to realizujemy i, no i mamy to szczęście, że jeszcze możemy pracować zdalnie jakby z każdego miejsca na świecie, a te prace, które też gdzieś moje kroki, które podejmowałem, to była Brazylia, wcześniej mieszkaliśmy w Mediolanie, jeszcze zanim w ogóle poleciliśmy do Brazylii. A zawsze przez swoją pracę to się prawie zawsze rozstawaliśmy, więc nigdy nam nie służyło. Tak, jak ja gdzieś byłem inwestorem w jakiejś spółce albo prezesem i musiałem jeździć do pracy, do biura i na rady nadzorcze, no to się kończyło w ten sposób, że przychodziłem do domu, a ja mówiłem, nie jestem szczęśliwa. Nie, jak ja mam żyć tak, jak nie, przepraszam, jak nasz związek ma wyglądać jak firma, to ja nie chcę tak. To ja no dobra, okej, ale teraz podjęliśmy bardzo ważny temat, który też nas zaczął dotyczyć, a wcześniej wcale nas tak bardzo nie dotyczył, mimo że jesteśmy ze sobą bardzo długo. Mianowicie, po pierwsze to, co powiedzieliście, bardzo ważne, że zarabianie pieniędzy nie dlatego, że nawet i pracujecie razem, budujecie razem swoją rodzinę, a rodzina to też jest jakaś tam wartość materialna, która za nią idzie, natomiast no, my od jakiegoś czasu też razem pracujemy i to jest nowe dla nas doświadczenie. Wy chyba macie większe doświadczenie we wspólnej współpracy i jak to jest, że wciąż, przynajmniej na obrazku, wygląda to bardzo ładnie. Naprawdę to tak wygląda, nie? Bardzo, bardzo nam dobrze to wychodzi. Bo Mariusz już wie, że nie wszystko, jeżeli oczywiście. No i wie, jak wyegzekwować ode mnie niektóre rzeczy. Tego się uczyłem. Tego się uczył. Na początku, słuchajcie, było tak, że jak ja dalej próbowałem swoje, czyli Natalia, teraz powinniśmy zrobić tak, a teraz jak pójdziesz gdzieś, to powiedz tak, bo to będzie taka trochę autopromocja, albo przekierujesz swoje to zainteresowanie w ten sposób, będzie tobą, a Natalia tak słucha mnie, to mówię, zaraz ja tam po euro. Ja mówię, co? To jak ja mam tak w ogóle, to ja w ogóle tam nie idę, nie? Ja mówię, dobra, przepraszam, lubię jak uważasz. Wiecie, nie? To też jest tak, że tak, to jest trochę manipulacja. Tego się uczyliśmy i muszę przemycać, jak chcę. To ty teraz tam zadzwoń i powiedz, jakoś z tego wybrnij w takim razie. No, ale nie, słuchajcie, no dzisiaj mamy taki, można powiedzieć, troszeczkę samowej, dlatego że firmy, z którymi my pracujemy, to też są firmy, które się rozwijają razem z nami, nie? Czyli z Natalią głównie. Więc to jest taka fajna, organiczna praca, że powstają Natali kolekcje dla kilku marek. Te marki z nami pracują od... Ale lubią ludzie z nami pracować. W zasadzie pracować, powiem wam szczerze, że to jest zajebiste, kiedy przychodzi ci właścicielka marki po 5 czy 6 latach i mówi, że no, oni chcą spróbować czegoś nowego i po roku czy po 2 latach wracają do ciebie i mówią, Natalia, to jest w ogóle, wiesz, to była pomyłka. Człowiek jest taki, że po prostu my sobie myślimy, pójdziemy gdzieś dalej, zrobimy coś innego i wracamy do was z podkulonym ogonem i chcemy dalej z wami pracować, bo po prostu z tobą pracuje mi się zajebiście. No, Natalia jest mega profesjonalna, ona, wiesz, no nie gwiazdorzy. To, co robi, sprawia... Słyszałam o tym na mieście, że jest mega pracowita, wszyscy o tym mówią. No, nie ma świrowania, nie ma, ona no, przychodzi do pracy, wiesz, ona się nie wywyższa. No po prostu, poza tym... Mówię, ja zawsze opowiadam taką historię, to też nam troszkę w życiu pomogło, uważam. Że jak Natalka poszła na pierwszy event, to biorąc pod uwagę to, że była modelką i jednak ta praca fotografa dla niej zawsze była taką, wiesz, najbliższą jej, więc jak ona przyszła na event i tam stali koledzy, Radek Nawrocki i wszyscy inni tam z forum i z innych agencji, to ona zanim poszła, stanęła na ten czerwony dywan, to usiadła z nimi i zaczęła rozmawiać. A ty jesteś fotografem? Co ty? A pokaż, jakie ty zdjęcia robisz? A ty? I, wiesz, do facetów, którzy już nawet będąc już w tym biznesie tyle lat, no po prostu też przychodzą tam strzelić te fotki, różne są sytuacje, a ona siedziała pół godziny zanim poszła na ten i rozmawiała z chłopakami, bo dla niej to byli ludzie, z którymi ona obcowała wcześniej i miała z nimi kontakt jako fotografami, więc była zainteresowana, no i każdy powiedział jej swoją tam historię pokrótce. I myślę, że też uniknęliśmy przez to jakieś takie złośliwości, że to taka ludzka twarz, nic nieudawanego. Ja wiem, czy jakieś złośliwości. No nie, no od fotografów możesz mieć różne rzeczy. Ja myślę, że przed nad całym tym nie spotkaliśmy się. No, bardziej z jakimiś, może ludźmi, którzy się później pojawiali, albo nie kumają, no tylko tyle. Poczekajcie, słuchajcie, bo coś chyba z netem jest u was nie tak, bo jesteście całkiem wypikselowani i rozmazani. Albo to już my. Ale to nie.
Chyba wy, bo patrzymy na YouTube'a. Mamy podgląd, my siebie oglądamy z boku i przez to emitujemy też na YouTube'a i na Facebooka. I chyba wam się już internet skończył. Chyba za dużo było już wrzucania postów. Chyba dzisiaj za dużo było. Proszę? Niby mamy full internet, jest okej, okay, full. Tak, u nas też niby, ale to o niczym nie świadczy. Kochani, ale dobra, czy czasem jednak dochodzi do konfliktów w ramach tej sytuacji? Ma nie być tak słodko, no. Nie? Za długo już ze sobą pracujemy, za długo jesteśmy razem. Takie, że nie wiem, no ja nie. Natalii czegoś nie przekażę. Ale wiem, albo jak to Natalia krzyczy z ubikacji, jaki jest kod? A ja mówię, wysłałem ci godzinę temu. To ty nawet nie wiesz? A ja... A po co ja mam to wiedzieć? No właśnie, bo ty nawet nie możesz zobaczyć jaki skok. No to są takie, nie? No wiesz, no, ja się ale śmieję. To są kłótnie. To jest max. Tak. Aha, bo ty nawet nie możesz zobaczyć jaki. Nie możesz przeczytać tego, tak? Ale tak, ja to ustaliłem. Ja wykonałem 15 telefonów. Masz wszystko, dostałaś brief. Czy ja mam wiedzieć? Albo ja nie, Mariusz jest najlepszy, bo Mariusz mi wszystkie informacje wysyła WhatsAppem. I czasami wysyła 20 wiadomości, on myśli, że ja będę... Patrzyła, co mi tam wysłał przez ten. I czytała to wszystko. Ja czytam ostatnio. Ja mówię, co ty mi nie możesz tego powiedzieć? To ma 1500 nieprzeczytanych wiadomości. To fakt, że ja nie czytam. W ogóle ja z telefonem. Natalia, słuchajcie, co do zasady, nie odbiera telefonu, nie odpisuje. I to niestety też dotyczy czasami znajomych, więc jej koleżanki piszą do mnie. Naprawdę? Tak. Wszystkie koleżanki, czy mogłeś Natalii powiedzieć? Najpierw piszą do mnie już teraz, te co to już poznały i wiedzą, idą na skróty, pewnie Karolina też niejednokrotnie, Malinowska, po prostu piszą do mnie, że poproś myślę, żeby odpisała, albo co robimy. I... Ja nie wiem, co to jest, po prostu. Coś jest na rzeczy, bo ja dzwonię do Maliny i mówię, ty Malina, bo chcemy Natalię zaprosić z Mariuszem, fajnie by było, żeby wpadli do nas w końcu. Malina ci da numer? Teraz super czas jest, bo jest euro, będą Mariusz grał w gałę, Natalia jest pierwszą kibicką RP, a Natalia mówi, Malina mówi, Karolina Malinowska mówi, dobra, dam ci numer do Mariusza. A ja mówię, okej, spoko, nie, no nawet lepiej, w sumie łatwiej facetowi z facetem się dogadać, nie? A Malina jakby tak zasugerowała, nie no, jak dzwonię do Mariusza. No ludzie jeszcze czasem zapominają, jakieś zaproszenie, które wychodzi tydzień po imprezie, że no Natalka po prostu nie przeczytała, więc no, a, ja zdecydowanie tak, lepiej jest do mnie, zawsze do mnie. Tak. Ale to znaczy, że być może dzięki temu właśnie masz ten niesamowity feeling i ten dystans, ten konstans, wiesz, tą taką rzecz, której się trzeba na jodze uczyć, a ty ją masz po prostu wrodzoną. Nie wiem, czy to kiedyś mówiliśmy, czy nie, ale w ogóle decyzję o tym, że będziemy ze sobą, Natalia podjęła, po tym powiedziała do mnie to, że jest taka osoba, z którą ona chciałaby jeszcze porozmawiać, bo ma jakieś tam obawy i to jest Aida. Nie wiem, czy znacie, czy się spotkaliście kiedyś. Znamy, oczywiście. Ja z nami to pozdrawiamy. Ja mówię w Bucholocie. Tak. Pozdrawiam. Podobna osoba. Słuchajcie, ale ja wtedy to było dla mnie coś takiego jak... On mówi, co to jest Jasnowicka? Co takiego osoby robią? Będzie łatwiej, nie? Skoro Jasnowicka ma decydować. No ale poszedłem tam z Natalią. Natalia... Ale... Czy ja wiedziałam, po co to robi i dlaczego? Ale okej, a ja nie, no wiesz, no ona wiedziała, ona była... Bo to nie było tak, że ja chciałam iść do Jasnowicki, żeby mi powiedziała, dobrze wiesz, no nie będziemy... Słuchajcie, teraz mówić, nie wyszło tak, jak wyszło, czyli wyszło pozytywnie, natomiast Aida, do której później jeszcze przez 8 lat, a może nawet 10, chodziliśmy dosyć regularnie, czyli tak jak tam powiedzmy raz na półtora roku, raz na dwa lata przylatywaliśmy z Brazylii i specjalnie, żeby się z nią spotkać, i sobie tam aktualizować. Sympatii już, jak terapia, tak. Zajebiście. Powiedziała do mnie jedną rzecz, to chyba było tam już po 8 latach. Mariusz, ja ci chcę coś powiedzieć. Powiem ci, to jest ważne, ja to wiem i to widzę, to rozumiem, to jest fenomen. Natalia, kiedy przychodzi tutaj do mnie, a mówi, wiesz, jak dużo osób, jak ciężko do mnie się dostać, więc ja mam po prostu przez te miesiące, kiedy przyjmuję ludzi, to jest po prostu masa osób z różnymi problemami i tak dalej. Natalia też przychodzi w różnych momentach swojego życia i to są lepsze i gorsze momenty i ona też ze sobą przynosi te rzeczy ze sobą, natomiast zawsze ma tą samą energię. Zawsze jest tutaj dla mnie, nigdy nie jest gdzie indziej myślami i mówi, ja sobie zdałam sprawę z tego, że ona to ma właśnie, nie? I że to jest super.
że ktoś tak po prostu potrafi. Ja miałem na początku, słuchajcie, dużo problemów z tym, że ja nie wiem, na przykładowo Natalia szła do pracy, ja walczę, wiesz, o każdą godzinę, bo pani mówi, że chce zrobić, pytam się, ile będzie stylizacji, ile będzie godzin, czy będzie przerwana, ten po czym Natalia nie odbiera ode mnie między 18, kiedy powinna skończyć, a 21, bo jak stwierdziła, to ona zagadywała, dziewczyny od make-upu, no to w ogóle nie, taka zajebista, i odbierają mi, jacy ludzie zajebiści, człowieku, musisz tu przyjechać, chodź, a ja siedzę gdzieś w jakiejś knajpce dworcowej, czekam, nie wiem, o co chodzi, głupio mi tam jechać i robić akcję. Ej, ona mówi, jacy ludzie, no bo nie, człowieku. Muszę po prostu, ale ja to... też mam tak, że muszę pracę skończyć, to co, jak mam w połowie pracy, wiesz, zrobioną pracę, to co, że już jest koniec moich godzin pracy, no ja uważam, że trzeba zrobić pracę. Okej. Okay. Też dzisiaj jestem za, nie mam z tym problemu i tak dalej, natomiast no, kiedyś to było dla mnie niezrozumiałe, tak, jak możesz, idziesz, masz stawkę, masz 8 godzin plus przerwa, 9, no dobra, 10, pani ten i po 12 siwiec mówi, no dobra, to przyjedź w ogóle, chodź zobaczyć, zajebiście ludzie, nie? No. Ale to jest właśnie dobre, inaczej, ta naturalność, bo Boże, no. Dzisiaj dużą częścią waszej działalności jest działalność w social mediach, prawda? Taką korową, byśmy to powiedzieli. Dlaczego jednym to wychodzi, drugim nie wychodzi? Moim zdaniem dużej części ludzi wychodzi to dlatego, że social media wymuszają tak naprawdę pokazanie swojej prawdziwej twarzy. Jeżeli ona jest ciekawa, prawdziwa, autentyczna i taka szczera, powtórzę to samo, masło maślane, ale jeżeli w tym nie ma zakłamania i jest autentyczna sympatia do ludzi, to to się udaje. W momencie, kiedy to jest kreowane, wykalkulowane, kreowane, co wychodzi w relacjach takich właśnie, o których teraz ty, Mariusz, mówiłeś, poza obiektywem kamery czy telefonu, to wtedy tak naprawdę prędzej czy później to się wysypiesz, wywrócisz się, wyjdzie prawda. No tak, generalnie media społecznościowe, no, okej, okay. są taką platformą, gdzie wystawiamy to, co chcemy, no, chcemy wystawiać ładne zdjęcia, chcemy się pokazać z dobrej strony, no ale nie unikniesz na dłuższą metę, no przecież umówmy się, nasze życie no, wygląda tak jak taki prywatny kanał telewizyjny, no daje ludzie przychodzą, mówią, Mija wychowuje się na naszych oczach, przychodzą do niej, ją przytulają, Mija się tak patrzy, mówi, znam tą panią, on mówi, ja przepraszam, że ja tak zareagowałam, ale ja z wami jestem każdego dnia, wkładę się i się pytam męża, Robert, a co u siwców, nie? A on mówi, nie, w porządku, Mija poszła do przedszkola, jutro wyjeżdżają na przykład, nie? I wiesz, my sobie dopiero zaczęliśmy zdawać sprawę, że nasi znajomi na przykład do nas dzwonią, bo ja gdzieś tam przestałem w pewnym momencie wrzucać, bo Natalia mnie opierdziła, mówiła, ty to w ogóle po co robisz te storki swoje? Weź, już mnie denerwujesz, bo ja... Bo on myślał, że ja ją obciążam, czy nie, bo... Nie, przepraszam, czy taki filtr, czy to, nie, tak, nie, tak. Ale obciążałeś. Dziękuję bardzo. No ale słuchaj, ale większość ludzi, no to jak widzicie sami, jak znamy się gdzieś tam parę lat z ludźmi, spotykamy się na, wiesz, są tu różne znajomości, to ja uważam, że udaje się faktycznie tym, którzy pokazują to, jak to życie ich wygląda naprawdę i faktycznie coś jeszcze poza tym, że są na tym Instagramie, coś robią, coś za tym stoi, tak? No przecież oczywiście, że nie będziecie pokazywać codziennie tego, że, no ale no, nawet przykład, czy Magdy Pieczonki, która pokazuje kolejny makijaż i człowiek by powiedział, ileż można, nie? Ale to jest prawdziwe, to jest jej życie, to co ona ma pokazywać? Ma wyjść, pokazywać, że dzisiaj będzie latała ze spadochronem, jutro będzie jeździła na jetski, no nie o to chodzi, jak jest na wakacjach, to pokazuje inne rzeczy, a przecież ci ludzie, którzy ją obserwują, są właśnie po to, żeby to oglądać, nie? Tak, ale, a poza tym, ale zobaczcie... widać, że chłop z tych influencer wie, kto to jest Magda Pieczonka. Nie, ja pracowałem z Magdą przez wiele lat. Ale wiecie co, to też jest fajne dlatego, że każdy z nas prezentuje trochę inne życie. My na przykład chronimy dzieci, ale ja na przykład, powiem wam szczerze, że jak patrzę na waszą Miję i na te relacje i tak dalej, to mam bardzo często takie ukłucie w sercu, Boże, też chciałabym tak pokazywać, też chciałabym tak robić, ale jednak gdzieś powstrzymują mnie, wiecie co najbardziej mnie powstrzymuje? Że oprócz tych złych historii, czyli tego, co ja już mam w głowie, w sensie wiecie, strachu i tego wszystkiego, media mnie powstrzymują, że wy mimo wszystko macie spokój, jeżeli chodzi o dziecko i media, nie? Że jak atakują, to raczej was, ale już dzieci nie. Tak, no to nie, jeszcze się nie zdarzyło, żeby dziecko... Nie zdarzyło. Nie odważyli się.
Jeszcze bo nie. Wtedy wyszedłby z ciebie potwór. Właśnie. Tak, no, jeżeli by coś się takiego zdarzyło, ja jestem lwicą. Ja myślę, że jednak gdzieś tam na koniec te media, no wiadomo jak działają dzisiaj, nie? Że musi być atrakcyjnie dla... I ten hejt gdzieś tam jest, wy sobie też z tego zdajecie sprawę, że moglibyśmy dzisiaj tak naprawdę poblokować swoje kanały i powiedzieć, wiesz, pokazać im wszystkim faka i powiedzieć, że tak. Nie, ale my to spieniężamy, my to jest częścią naszego życia. No, to, że wejdzie jakiś sfrustrowany człowiek i będzie ci cisnął, no to przecież nie może ciebie zatrzymać w tym, żebyś ty przestał robić to, co lubisz, czy tak. Żebyś nagle odebrał, słuchajcie, te media społecznościowe dzisiaj, oczywiście, że my ich używamy, tak jak je dostaliśmy, czyli mój syn się ze mnie śmieje, mówi, tato, i ty to wrzuciłeś, to co teraz wrzuciłeś dla wszystkich? A co takiego na przykład, czego się śmiał? Ale czego na przykład? Co? Mówi, ale ja każdą informację, każdą storkę kieruję do innych osób, więc to też rośnie pokolenie dzieciaków, które w zupełnie inny sposób mediami społecznościowymi zarządzają. To no nie dobra, jest... okej. Tak poszło do wszystkich, nie? Ale to jest... Ja mam to w głowie, wiem, że tak jest, no nie wrzucam rzeczy, podejrzewam, że dlaczego tak jest w jego przypadku i jakie rzeczy trafiają do innych osób, a jakie do innych. Natomiast ale jest to zupełnie inaczej już prowadzone tak. Niż my. Ale wiecie co, bo w końcu pracujemy wszyscy tak naprawdę w nowych mediach. To też troszkę zmieniło, zwłaszcza w przypadku takich osób jak my, które wywodzą się ze starych mediów, zmieniło trochę optykę i myślenie i patrzenie na pewne rzeczy. Poza tym my mamy 12-letnią córkę, wy na pewno też od Mariusza syna możecie trochę czerpać, bo a to jest najlepsza kopalnia wiedzy, jeśli chodzi o sociale. I teraz taki mały teścik. Co to jest cringe? Kryć? Cringe. Cringe. Patrz. Pytałam. Mati! Nie wiem. Mati! Sam się musiał wyłożyć. Zasnął. Nie, może słuchać muzyki. No, bo jak ty zacząłeś opowiadać, a XD, wiecie co to jest XD? Aha. No dobra, ale cringe jest bardzo ważnym słowem w kontekście tego, o czym teraz opowiadałeś, że się syn z ciebie nabijał. Bo nasza córka, jak coś rzucamy, a ona jest dla nas super takim papierkiem lakmusowym, gdzie nie przeginamy pały i nie narażamy się na obciach wśród młodzieży. Bo ona jeszcze mówi, że koleżanki jej nas obserwują, więc... Rodzice, bez przesady. Bo dobra? Robicie mi wiochę. Matiego, znajomi, koleżanki nawet piszą do mnie, a jestem koleżanką Matiego, ale raczej jest dobry odbiór, więc nie, jedno obciachu nie robimy. No, jeszcze tak. Nigdy nie miał pretensji. No, nigdy nie miał pretensji. Chociaż Mati może by nam nie powiedział nawet. No wiem, że kiedyś miał taką sytuację, nas, że gdzieś tam jakiś kolega mu napisał, wiesz, Mati widziałeś i wysłał mu okładkę Playboya z Natalią, nie? To Mati się pokłócił na grupie ze wszystkimi. Moja była, że ona powiedziała mi o tym, ja mu zadzwoniłem do niego i pamiętam, że tak mówię, no co ja mam powiedzieć? I mówię, Mati, oszczaj, to weź po prostu, bądź stary, zachowaj dystans. Człowieku, masz, to jest specyficzna sytuacja, twoja macocha, nie? Faktycznie jest w tym Playboyu. I ty też to widziałeś, więc ja mówię, musisz się wykazać dystansem i nie możesz się walczyć nie za nas. Się walczy, to jest nasze życie, to nie, są nasze nie plecy, pozwolę. To już znasz. Ty z tym jakoś miałeś okazję, żeby się zapoznać. Są często takie, wiesz, impulsywnie ktoś wrzuci ci, wiesz, no też musisz to, ten, no i on to chyba fajnie zrozumiał, że faktycznie nie ma sensu jakby walczyć z, wiesz, i stawać tu, nie wiadomo jak stawać się w obronie i tak dalej. Nam się zrobiło miło oczywiście, że on tak zareagował, to było okej. Tak, natomiast, no, dlatego też myślę, że jakby było coś takiego, że czasami go stawiamy w złej sytuacji, bo coś mu się tam nie podoba, no to tylko tyle, że pewnie zostawi to dla siebie. Nie? Chyba by nas tam za bardzo nie ma takiego charakteru, że przychodzi. Chyba nie, tak. Wiele osób nas pyta, co oznacza ten cringe, no nie, no ale też padło dużo odpowiedzi. To jest po prostu żenada, taki trochę taka obciach. Wiocha, obciach. A słuchaj, ale to szczególnie jest takie trochę dziaderskie, nie? To szczególnie no, nasza córka często mówi o nas dziadersi. Dziadersi, że cringe, nie? A słuchaj, a Mariusz, a ty się nauczyłeś robić takie piękne zdjęcia Natalii? Tak na co dzień, bo mój mąż to źle kadruje. Nie, słuchajcie, to też była przeprawa. No to też nie, droga. Właśnie. Wiecie co, nie, no to my tak naprawdę te zdjęcia robimy wspólnymi siłami, czyli ja wiem, gdzie jest najlepsze światło, ja wiem, jak zdjęcie ma wyglądać. Oczywiście, o!
to jest rzecz, przy której się najwięcej kłócimy. To najwięcej się kłócimy. Tak. O Jezu. No, my też. Cały czas. Zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Nie, tak. Co ty naprawdę myślisz, że ten chodnik jest lepszy od nieba? Ja mam to samo, dlaczego on ciągnie dalej górę? Mariusz, umów się ze mną na wódkę. Ja nie lubię wódki, ale umów się ze mną na wódkę. Obawiamy się. Wczoraj jest taka sytuacja. Zrób mi zdjęcie z daleka, nie? Nie, nie. No. Jak idę tą alejką z Miją. Z daleka. Więc co jest dla mnie informacja, że z daleka, kiedy ona jest tam daleko w tej alejce. Tak. Ale ja miałam być dalej, żeby było widać, że ta alejka rozpoczyna się od takiego konaru. Nie, jakby, lepiej o tym nie rozmawiajmy. Z konarów dwóch drzew połączonych. Sorry stary, ale liczy się tło, a nie tylko Natalia. No przecież ona nie może pokazywać cały czas tego samego. To jest jedna portretem, ja patrzę. Ja mówię, ty stary, my jesteśmy w takim miejscu, ty mi robisz zdjęcia portretem. Nie wierzę. Nie wiem. Jak to jest możliwe? Przecież no, możemy sobie takie zdjęcia możemy sobie zrobić w Warszawie. Ja z tym nie wiesz, zajebiste ujęcia. Dokładnie, no przecież wiesz co, ja ci powiem więcej, Natalia. Ja z wyjazdów mam bardzo dużo bliskich planów, ponieważ na co drugim zdjęciu kłócę się z doborem, w końcu robię sobie sama blisko i nic nie widać. Ale ja przecież mam tyle zdjęć takich. Ale to jest co fajne zdjęcie. Tak, są, jak gadasz. Właśnie. Pamiętaj, nie tylko narzuconej. To pewnie jest taka. Bo się buntujemy. No. Jasne. Znaczy nie, po prostu nie macie talentu. Macie talenty do innych rzeczy. Mariusz, co pijesz? Wiesz co, ja jak już piję, to najchętniej ostatnio rum, ciemny rum. Z kolą? Z kolą. Kuba Libre, albo zdarza mi się ze Sprite'em. No i niestety nie nauczyłem się, mój ojciec w ogóle smakoszem whisky, ja mu kupuję, wiesz, jak gdziekolwiek jestem, to mu przywożę, on siada i pije i zawsze pije tak samo, czy w pokojowej temperaturze, czasami na lodzie i nigdy tego nie rozpięcza niczym, a ja mam taką zapadkę tutaj od razu mi się, wiesz, i nie wiem. No, zastanawiam się, co będziemy pili, kiedy będziemy utyskiwali na swój smutny los. Wiecie, że tu ktoś napisał, ale my mamy problemy. Słuchajcie, słuchajcie, ja wam powiem tylko naszą pierwszą kłótnię. Nasza pierwsza kłótnia, wiecie jak wyglądała? No. Yes. Przypomniała nam to nasza koleżanka, która nas odwiedziła wtedy. No i mówisz, ja wstałem rano, zapytałem się, bo ona nas odwiedziła ze swoją siostrą, zapytałem się, wiedziałem co Natalia, więc zapytałem się dziewczyn, poszedłem do sklepu, bo nie wszystkiego miałem, przyszedłem, zrobiłem im śniadanie, dziewczyny coś tam, zaproponowałem, że którąś tam gdzieś tam odwiozę i Natalia mówi do mnie, ja mówię, co ci jest, dlaczego ty jesteś, co się stało? Nic, ale powiedz, co się stało, przecież widzę, że coś jest nie tak. Wiesz co, weź mi nawet nie wiem, ja myślałem, że ty, że mnie tak tylko traktujesz, że ja jestem wyjątkowa, ale tylko co z tego, jak ty jesteś dla wszystkich taki? No dla mnie jest odwrotnie. Dla mnie tutaj jedna pani napisała, że strasznie źle mnie traktujesz, a dla wszystkich innych jest super, więc i tak masz Natalia lepiej. Ale ja chcę co innego powiedzieć. Wy wspominacie swoją pierwszą kłótnię, my nie bylibyśmy w stanie, ale za to z wielką precyzją... Nie, to tak foch. To nie była pierwsza. Usłyszałem na przykład jak, a to jest w ogóle specyficzna sytuacja, słuchajcie, nie, to jest mega fotografem. Natalia robiła zdjęcia do jakiegoś kalendarza i jechaliśmy na tą sesję razem i to było zanim się spotkaliśmy, ona w ogóle myślała, że jestem taką osobą, bo znaliśmy się już, że daję jej pełną wolność, nie? Wiesz, ja nie byłem zaborczy, nie zazdrosny, nigdy tego nie pokazywałem. Zdjęcia nie były dla mnie jakby istotne. Może nie mu rozmawiaj, bo oczywiście tutaj. Słuchajcie, dojeżdżamy na tą sesję. No mam do mnie coś takiego. Chodzimy się spać, ja niczego nie oczekuję. Nie no, ty diabeł. Wiesz co, coś poczułam, chcesz coś powiedzieć, wie co? Wiesz co, te zdjęcia, ja nie chcę, że nie pokażę w ogóle tam ciała, nie? Nie zrobię tego dla ciebie. Jakoś to poczułam tak. A ja mówię, okej. Okay. Super, nie ma sprawy, nie? Nie, słuchajcie, bo ja wiedziałam, co ty po prostu. Przychodzę na sesję, a ona jest ubrana w rękawiczkę. I się zasłania, nie? Nie w rękawiczkę, dwie rękawiczki takie do prowadzenia sportowego samochodu, nie? Dawno temu jest trochę. Zdjęcia robi Brodziak. Nie, jak super. Tak. No. I w ogóle,
I wiecie co, i mnie tylko zabolało, że i ona nie mogła zrozumieć, dlaczego mnie to boli. Dlaczego ja w ogóle robię akcję i mówię do mnie, o Boże, w co ja się wpierdzieliłam. Ja mówię, Mysza, to chodzi nie o to, że ja mam problem z tym, tylko chodzi o to, co mi powiedziałaś wczoraj. Jeżeli powiedziałaś, że czegoś nie robisz, to tego nie robisz. Gdybym ja nie usłyszał, że tego nie masz ochoty zrobić, robisz to dla mnie, to nie byłoby w ogóle tematu. Ja nigdy się nad tym nawet nie zastanawiałem, że nie chcę, żebyś coś robiła albo żebyś czegoś nie robiła. No, ale to była nasza chyba taka pierwsza poważna kłótnia. To była tak. Bo ja chciałam powiedzieć, że mój mąż nie ma w ogóle problemu z tym, żebym ja się rozbierała. To ja mam problem z tym. Ja chciałem coś innego, chciałem powiedzieć coś na temat kłótni, że my nie pamiętamy za naszej pierwszej kłótni, ale świetnie pamiętamy naszą ostatnią. Na przykład ostatnia była 21:57. Tak, o co? O to, jak nie odpalić tu internet. Nie. Ja byłam w toalecie, bo dopiero przyszłam z teatru. Słuchajcie, przyszłam z teatru, miałam 5 minut, poszłam do toalety. 2 minuty przed Dowbor krzyczy, gdzie ty jesteś? Bo Mariusz do mnie pisał. To przeze mnie. Mariusz, to wszystko twoja wina, tak, rozumiesz? Ale Mariusz, ty ostatnia mnie tak nasza to była... Zestresowałeś mnie. No widzisz? Ale słuchajcie, Natalia jak wychodzi, wymyśliła, że skoro nie ma pogody, to jedziemy na wycieczkę. To było o godzinie 15. Więc dotarł też do niej, że musi zrobić storkę na wieczór i nagle mówi w ogóle do mnie, ja sobie tutaj, wiesz, tam coś sobie leżę, ona mówi do mnie, a ty co? Ja mówię, dobra, już wstaję, ty się szykuj, bo ja muszę tu zrobić storkę, a ty co, będziesz leżał? Ja mówię, nie, idę się, i tak, co robisz? A ja, kąpię się, to się kąp. Wykąpałem się, wychodzę spod tego, i co? A ja, no wykąpałem się, wykąpałeś się, to ciekawe, co teraz będzie ze mną, jak my już musimy wyjeżdżać. A ja mówię, a nagrałaś tą storkę? No właśnie ją kończę, ale zobacz, jak to wygląda. Ty się wykąpałeś, ty się wyszykowałeś. Ja teraz nie mam czasu. Ale ja cię prosiłem przez godzinę, chodź do pokoju, bo chcesz ja, jechać. Ja, ale ty nie wiem, naprawdę się coś tam pokazać, jakieś zwierzaki mi, nie? 1,5 godziny, słuchajcie, w deszcz jechaliśmy, żeby w deszczu kozę oglądać. Poczekaj, to ja teraz muszę to powiedzieć. Słuchajcie, nasza historia jest przed niedzielę. Jedziemy na konie, sytuacja jest taka, że Dowbor od rana, ja krzątam się jak wariatka, ponieważ przyjeżdża do nas koleżanka. Nie, my jedziemy na konie, jest... na konie nasza córka. Córka jedzie, ale odwozimy ją. I słuchajcie, i teraz problem polega na tym, że ja 3,5 godziny sprzątam ten dom i wszystko, bo przyjedzie do nas koleżanka, bo przecież nie może zobaczyć tego syku. Córki. Koleżanka córki. Też od koni. I teraz akcja jest taka, że mój mąż odkurzył, skrolował, wyciągnął część zmywarki, skrolował i generalnie 3,5 godziny się opierdzielał. I słuchajcie, to nie koniec. Wchodzimy do auta, a Dowbor mówi, co ty się tak guzdziesz, bo ja jeszcze ogarnęłam, musiałam zupę dać, jeść małej i tak dalej. I słuchajcie dalej, jestem już tak zajechana, jestem już tak zmęczona, wchodzimy do samochodu, a Dowbor podnosi na nas głos, co my tak wolne jesteśmy. No więc ja już tam... Wchodzimy na te konie. Ja już tam... Gula, i to nie koniec, bo dostał rykoszetem. Wiecie, co się stało? Przepraszam, albo nie wydziera się. Przepraszam, że ja się tak wydzieram, ale ja tak już mam. I teraz opcja jest taka, że dostał rykoszetem, ponieważ już ośmieszył nas, że się spóźniliśmy przez nas, po czym okazało się, że kto zabrał kluczyki i gdzie one były? A bo ty, właśnie tak opowiada tą historię. Chodziło o to, że nie mogliśmy znaleźć kluczyków od samochodu. O to między chodzi. Innymi. Chodzi tak. Tylko o to, że puentą jest nie mój brak umiejętności prowadzenia domu, tylko on i jego kluczyki. Oraz brak umiejętności opowiadania historii z sensem u ciebie, bo całą historię powiedziałaś, zapomniałaś z puentą. Bo ja wiesz co, tyle razy przeczytałam, że mam nie krzyczeć, że już się nie będę odzywać. No o, i to byłoby wreszcie coś ciekawego. Natalia, opowiadaj. Ktoś napisał, widziałem później, jak się właśnie zareagowała. No słuchajcie, no u nas jest tak samo, że Natalia mnie rozlicza tak naprawdę, wiesz, z tego czasu mojego, wolnego, mówi, wiesz, ciśnie no, mi strasznie, to jest w ogóle... Ja muszę posprzątać coś do oczu, a nie go nie, w ogóle to jest nic, ja sprzątam w domu, on sobie wtedy zasiada do playa. A każdy robi to, co lubi. Mariusz! Odważny jesteś bohaterem. Ja nigdy w życiu nie zwróciłem Natalii uwagi, że... Że sprząta! Że nie posprzątała albo że czegoś nie zrobiła. Nie no. No ale tak, to jest prawda, nie? No to jest prawda, no to jest prawda. Ja też mam problem, bo ja byłem wychowywany ale akurat, ja nie będę... przez mój ojciec spływał, a moja mama wychowywała mnie i mojego brata i nie pracowała nigdy, odkąd się urodziliśmy, więc
No jakby w naturalny sposób wyglądało to tak, jak wiadomo, sport i wszystko, że jak wstawałem rano, że to miałem zrobione kanapki, wyprany sprzęt, ten sprzęt wracał do niej, jak sobie go sama wyjęła z torby i te kanapki też najczęściej. I to łóżko się ściliło samo. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, jak to się działo. Nie miałem czasu na to. Słuchajcie, jak dzisiaj porównując moje życie i mojego syna, to ja mówię, stary, ty żyjesz, no można powiedzieć, że jak ja, ale ja już sobie trochę na to zapracowałem. Ja sobie mówię tak, czy sobie pogram dzisiaj w tenisa ziemnego, czy w tenisa... Nie. Ale sam. Kupiłem sobie stół do ping-ponga, wstawiliśmy go do klubu tenisowego i gramy z kumplami, przychodzą tam. Grasz? W ogóle uwielbiam. Grasz ping-ponga? Też. Grasz? Tak, ale najbardziej kocham tenisa. No ale to nie, to bym musiał pewnie brać z dwa lata lekcji, bo odbijam coś tam sobie z Matim i to teraz. No dobra, ale na pingla się możemy umówić. Mój syn uprawia wszystkie sporty, jak go zapytasz. Znaczy, a ja z Natalią, przepraszam, mam się umówić na sprzątanie. Jesteście okropni. Mężczyźni szowiniści. Albo... Tak. Albo tak. Zróbcie sobie, ja wiem, mam świetny pomysł. My pójdziemy na sport z Mariuszem, jeszcze jakiś meczek pykniemy, obejrzymy i tak dalej, a wy będziecie sobie robiły nawzajem zdjęcia i wreszcie zrozumiecie, jaki to jest koszmar. Ale nieprawda, bo ja dobrze kadruję i ja bym ci świetnie zrobiła. Najlepiej. No. Nie, ale to jest praca. Wy idziecie na co? Na zabawę, a my mamy pracować? Albo nie, to dokładnie. Dokładnie. Ja to nie. Ja takiego czegoś nie akceptuję. Musi być porówno. Bo wtedy tak. się denerwuję. No. Tak. Słuchajcie, ja mam taki pomysł. Ja mam taki pomysł, bo my zmierzamy do takiej formuły naszych domówek, żebyśmy się z naszymi gośćmi spotykali na żywo. A ponieważ nie będziemy mieli domu, więc będziemy wpadać do gości do domu. Pomysł jest... Słuchajcie, my w Tulum mieliśmy taki pomysł, ale byśmy się już musieli przeprowadzić na stałe. Właśnie też, wiesz, jak imprezujemy z fajnymi ludźmi i jest super śmiesznie, to czasami wkraczamy na tak abstrakcyjny poziom rozmowy i tak ja sobie pomyślałam, mówię, kurde, wiecie co, jakby to tak zacząć nagrywać i puszczać na YouTubie, to na pewno to by miało taką oglądalność. Oczywiście to jest tak abstrakcyjne, że pewnie już lepiej by było nie wracać do Polski. Jest pewien znany muzyk, którego pozdrawiamy i mamy nadzieję, że w końcu zgodzi się u nas wystąpić. Legendarny wręcz, który zorganizował imprezę i ktoś to nagrał i to się dla niego za dobrze nie skończyło. Więc może jednak z imprezy, jak jest alkohol, lepiej nie. Jest jeszcze bardziej abstrakcyjnie. No, proszę? Ja myślę, że nam się dużo rzeczy podoba, ale to jest ktoś mi kiedyś powiedział, że najgorsze, co możesz zobaczyć, to właśnie siebie na imprezie albo w ogóle, a jeszcze najlepiej w łóżku, nie? Jak ci się wydaje, że... To jest najgorszy koszmar. Masz takie? Jakbym miał nagrać w łóżku, wiadomo w jakiej sytuacji, ja uważam, że wtedy bym raz na zawsze stracił ochotę na seks. Jakbyś ale zobaczył nie wiem, siebie? Tak. My jesteśmy ogólnie, można powiedzieć, wyluzowani i... Nie oceniasz. Tak. Wiesz. Nie. Zasady. Tak. Ale w dalszym ciągu to nie zmieniło nas. Chociaż byliśmy lekko zszokowani. Nie wiem, czy widzieliście może program Magia na gości? Słuchajcie, to jest w ogóle zajebiste doświadczenie. Pokazaliśmy go w pierwszej kolejności. Znaczy mój syn go znał, okazało się. Natomiast pokazaliśmy go moim rodzicom. Moi rodzice mają po 70 lat. I są w ogóle zajebiści, bo mają teksty takie, wiesz, typu skojarzeniowe. O, takie. Grubo, no grubo tam jest, nie? Trochę ale są mega, no, ale są super. No i siedzimy, ja lecę po tych kanałach, jest tam chyba godzina 23 i mówię, poczekajcie, zostańcie, oglądamy. Wychodzi, w ogóle jest zrobione studio, jest chyba tam 5 kabin w różnych kolorach, no i przychodzi chłopak. Siema, opowiada o sobie, jak to w tych wszystkich programach. Hit, słuchajcie, mówię, no dobra, czyli szukasz partnerki, jesteś w ogóle fajnym, wesołym chłopakiem. No ale to by się nie dał powiedzieć. Przejdźmy do konkretów. No, odsłaniamy ci w takim razie kandydatki. Od dołu? Od dołu pokazujemy ci, czyli zatrzymujemy się na pępuszku i on podchodzi, ogląda i mówi, bardzo ładna cipka, te kolczyki w sutku, a jeszcze... Poczekajcie, a to polski jest program?
Będzie, na razie nie. Przeczytałem właśnie, Polska, że będzie Polska. Ale piździoszka jest goła? Jest golutka. Wszystko tak. Pokazane zbliżenia. Mało tego, kolarze tak, są zrobione. Bliska, bardzo, tak. Są kandydatki, one mówią o zadaniu pytania również, bo już później odsłaniają całe. To później jest zrobiony kolaż piersi, twarz i cipka. I po czym, słuchajcie, on wybiera sobie tą jedną osobę. Dwie kandydatki zostają, wychodzą na środek, wtedy pan idzie, rozbiera się, żeby się też pokazać. No i już randkę, którą mają pierwszą jakby w ramach programu, to jest taka normalna gdzieś tam w barze, po czym przychodzą na kanapę, opowiadają, czy dalej się spotykają, czy nie. I słuchajcie, tylko jedna bardzo ważna rzecz, do czego doszliśmy z Natalią. Znaczy ja stwierdziłam, że ten program tak naprawdę powstał po to, żeby pokazywać, jak wyglądają ludzie i to jest tak naprawdę program, który ma spowodować to, że ludzie będą siebie bardziej chyba akceptować. Tylko wiesz, no po prostu trzeba było wymyślić jakiś format, żeby to się po prostu oglądało. No bo nie będą ludzie stawali na kolasa, nie będziesz im tylko pokazywać. Nie są tam tylko sami śliczni, wysportowani ludzie, którzy się tam zgłaszają. Przekrój ogromny. Jest po prostu, wiesz... Wagin, penisów, ciał. I to samo później z panami. Jak to się nazywa, ten program? Magia na gości. I masz normalnie panów. Albo dziewczyny. Z klejnotami stoją normalnie, wiesz, prezentują się, opowiadają o sobie, kim są, co lubią, co robią. Tutaj mamy bardzo dużo ludzi, którzy oglądają te programy za granicą też. To jest chyba w angielska edycja, w tym wpiszecie na YouTubie, to na pewno znajdziecie. Natomiast zapytałem się Matiego z ciekawości. Mówię, Mati, czy ty to znasz? A, znam. O, ktoś pisze, że bez nogi pan był. Więc ja myślę, że to jest fajny program, jest szokujący, ale myślę, że może dużo do akceptacji własnego ciała. Ja tu mam taką prośbę, apelik mam, bo jestem przekonany, że ten nasz live teraz ogląda paru moich znajomych z Polsatu, może Kasia fajnie ogląda, albo ktoś tam z dyrekcji, kupmy ten program do Polsatu i ja go poprowadzę. Tam jest prowadzący? Tak. Znaczy, ja chciałam powiedzieć, że ja odszukam maila, ponieważ ja, o ile pamiętam kiedyś, dostałam taką propozycję i ja to odszukam. Ale żebyś występowała z gołą cipką? Nie, żebym była prowadzącą, tylko ja od razu powiedziałam, że się nie zgadzam. Ja odszukam i zobaczycie to. Ale że co miałaś? Nawet się nie zapytałam. A dlaczego się nie zgodziłaś? Bo mam dzieci. Ale to mi ty pokazujesz tą gołą. No ale jakbym pokazała, moja córka musiałaby się tłumaczyć potem, wiecie jak to... Tak, no wiesz, ale słuchajcie, wiecie co, ogólnie nie ma tam unikania co do opisu, wiesz, że, no nie koncentrują się tylko na tym, żeby opowiedzieć, tylko mówi, a widzę, że tutaj spojrzałem. Słuchajcie, ktoś pisze, że jest prowadzący, ja też myślałam o tym, że prowadzący powinien być na Golaska. Nie, ale nie jest, nie jest na Golaska, nie. Teraz, w tej chwili podobno. Prowadzącą jest zawsze kobieta, mówię wam, że ktoś do mnie kiedyś napisał, ja zobaczyłam to i powiedziałam chętnie. Ale mam dziecko... Przepraszam bardzo, ja każdą swoją decyzję zawodową i każdy swój wybór zawodowy konsultuję z tobą, kochanie, co uważasz na ten temat, czy to jest fajne, czy nie. Czemu nie spytałaś mnie o moje zdanie? Ja bym był za tym, żebyś to poprowadziła. Naprawdę? Oczywiście, nago. Ale nie, ale jeżeli się tak do tego podejdzie, nam to zajmie. No ale to jest takie, wiesz, tam są takie decyzje, co chciałbyś wymiętoli się i cycuszki. Wiesz, No, widzisz? To co? Że takie są teksty, chciałbyś wymiętoli się i cycuszki. Chciałbyś pogrzeb... Idealnie do tego nadajesz. Tak, ja i moje cycuszki. Nie unikają opisów tych rzeczy, więc one są śmieszne dosyć, bo to widać, że to jest, wiesz, przemyślane, żeby nie było takie... Ale no faza, no generalnie śmieszne. Nie? Ale wiesz, to jest takie śmieszne, my mamy projekt, słuchajcie, mamy projektor, więc wiesz, ekran jest ogromny i nagle z tego... Szanuję. Wiesz... Duży, nie wiem, tutaj już bo późno jest, nie? Już można. Kutas, no albo taka duża cipka, no i się patrzy tak na ciebie, ja mówię, patrz, jakie oczy. Piersi i wagina, nie? I ty mówisz, chyba to wybierze, co? No ja bym wybrała to. Bo to jest ten element, ja rozumiem, to jest ten element zaangażowania, prawda? Taki call to action. Słuchajcie, kończymy tego live'a, teraz leci na Zoom TV. Leci na Zoom TV, to leci. No. Dobra, kochani.
Kochani, bo jest i tak 23:30, tak. A u was jest... Nadal 20... mamy mnóstwo ludzi, słuchajcie, musimy was jeszcze zaprosić. Nie, ja mam pomysł. Ja mam pomysł. Idziemy do nich do domu, nie? Bo u nas zawsze jest brudno. Nie, ale będzie teraz już lepiej. Nie wyłączajmy, nie wyłączajmy tego. Nie wyłączajmy. Zostańmy po prostu. Pokażmy, jak wygląda prawdziwe życie. Ale nie, ale słuchajcie. Umówmy się, że zrobimy live'a takiego na żywo i my... I co, i będziecie grali w pingla? Z Mariuszem pogramy w pingla. Serio? Serio? Jasne. Ale wiesz co, my zresztą też właściciel firmy, z którą pracujemy, też wstawił sobie stół do ping-ponga do garażu i mówi, że jak robi imprezę, to każda impreza teraz się kończy tam, nie? Wiesz, no, poziom tych rozgrywek bywa różny, ale nawet panie kończą w garażu po prostu, wiesz, z drinami, oglądają mecze, no to jest faza, nie? To jest w ogóle... Chyba dla ciebie. No właśnie. I to jest bardzo dobra puenta. Panie, bardzo wam dziękujemy. Słuchajcie. No i kibicujemy dalej Polsce, nie? Ale słuchajcie, ja myślałam, że... A teraz chyba w takim razie te live'y, tak? Proszę? Te dłuższe live'y, można dłuższe live'y robić, tak? My już nawet i 2 i 3 godziny robimy live'y. Z Gortatem 3,5 godziny robiliśmy live'a. I się zapisał! Wow! Na końcu już tylko na live'ie był Gortat i my. Nieprawda. Słuchajcie, ale ważna sprawa, Mariusz, powiedziałeś bardzo ważną sprawę. Jesteśmy kibicami, mimo że ja nie jestem jakąś wybitną. Do końca. Nie hejtujemy do jasnej ciasnej. Nie. Przede wszystkim to, co trzymasz w umyśle, materializuje się, więc jeżeli trzymamy w umyśle hejt, zazdrość i jakieś różne złe uczucia, no to niestety nam też w życiu nie idzie. Słuchajcie, nikt tego lepiej niż ta ekipa by nie zrobił. Nie? To jest kwestia, co się udało albo co się jeszcze uda. Sousa też nie miał za dużo czasu, żeby to poukładać, natomiast no słuchajcie, oni są zawodowcami, nie? No, wszystko dadzą się może... radę. Ja podglądałem tutaj, chyba Niemcy dzisiaj przegrają swój pierwszy mecz po samobuju. Nie, już napisali, że przegrali chyba, tak? Przegrali. To. Tak. Wygrała Francja. Tak. Ja też zalecili Falstaff, mimo że z Francją, mistrzami świata obecnymi. Natomiast słuchajcie, to jest turniej, więc wszystko się może zdarzyć, a ostatnia rzecz, którą możemy zrobić, to teraz psioczyć, nie? Nie, podobno ogląda nas Kamil Grosicki w tej chwili. Pozdrawiamy. Kamilę Grosicką też pozdrawiamy. To jest też kwestia, którą bym poruszył. Nie jestem fanem mówienia o tym, że ktoś powinien jeździć za zasługi, tak jak nie jestem fanem tego, że ktoś dostaje nagrodę za całokształt, tak? Albo jakieś tam rzeczy, jeżeli się pojawiają jakieś wybitne rzeczy w tym samym czasie. Natomiast akurat uważam, że Kamil jest na tyle był i jest w dobrej formie, wiesz, takiej fizycznej i dobrym duchem tej drużyny, że zabrakło tego, nie? Że to jest być może taki jeden z tych punktów, gdzie Sousa po prostu, Paulo Sousa nie docenił, nie? Więc tu trochę szkoda. A Krosika pozdrawiamy serdecznie. Bardzo. Pozdrawiamy. I słuchajcie, zapraszamy do nas na live'a. Tak, i wasza Mija dobrze obstawiła, że wygra Francja, wszyscy piszą. Tak, podała, że 3-1. Wczoraj w ogóle powiedziała, na obiedzie się zapytałem, Mija, unikając sytuacji, bo kiedyś byliśmy w szoku, jak się pytałem, Mija, jedziemy w lewo czy w prawo? Ja mówię, w prawo, dobra. A robimy to czy to? I zawsze to drugie, nie? Szybko się zorientowaliśmy, że to była ta druga wersja. Czyli druga opcja, więc wczoraj na obiedzie mówię, Mija, kto dzisiaj wygra? Słowacja czy Polska? A Mija, Słowacja. O! A ja, mówię, zatrzymam to. Mija, kto dzisiaj wygra? Polska czy Słowacja czy Polska? Słowacja. No dobra, Natalia, tylko nie wrzucaj tego, wrzucisz to najwyżej po meczu. Ale wiecie, co wam powiem? Jest ta taka ośmiornica, która taki ma wysoki procent. Może Mija jest tą ośmiornicą. Może być, właśnie. A wiesz, że ośmiornice są z tej planety? Zastanawiałem się, jak się będą inteligentne. W zakładach buchmacherskich będę z nią wchodził. Dobre. To jest a uruchom taki kanał. Uruchom taki kanał, płatny. Płatny tak, kanał. Tak. Mija, albo Mija... Mija Predictor. Mija Game Predictor. To też pokazuje, że te internetowe wszystkie te internetowe rozwiązania mają swoje plusy i minusy.
ja lubię sobie zagrać, wejść sobie do kolektury, tak jak moi tacy starsi koledzy też mówią, jak ja mam na papierku, to mam. Nie? Weź ten klimat, wchodzę, skreślam, stoję czasami w tej kolejce i mam. I teraz, słuchajcie, wiedząc, że wyjeżdżamy, a zaczynają się mistrzostwa, założyłem sobie konto u jednego tam z tych zakładów. No. Popstawiałem, przylatuję tutaj, chcę obejrzeć swój kupon i pokazuje mi, jesteś poza granicami kraju. Mówię, niedowiary to jest. Ja nie mogę zagrać, będąc teraz sobie siedząc w Grecji, nie mogę obstawić meczu? Mariusz, wiesz co możesz zrobić? Tak jak Dowbor. Ma przyjaciół i właśnie cały czas tu pierdzą takie tam wiadomości. Mamy taką aplikację. Słuchajcie. Obstawiamy mecze na oficjalnej stronie UEFA. Nadal bez pieniędzy, ale chodzi o to, że mamy swoją ligę między kumplami, kto lepiej obstawi. I cały czas się po prostu pałują. No. To jest super. A bo wiesz o co chodzi? Tam musisz obstawić, jaki będzie wynik, kto pierwszy strzeli gola, która drużyna, kto pierwszy strzeli i gola, jaki jest zawodnik. Kiedy wygrałeś? No, obstawiłem parę dobrych wyników. No, już wygrał. Dzisiaj obstawiłem 3-0 na Portugalia Węgry i w 84 minucie wkurwiony wyszedłem, mówię, pieprzę to. Na pewno przegrałem, było 0-0. Po czym wchodzę na to nasze forum, patrzę, a chłopaki mówią, ale żeś przypakował. Ja, o czym wygadacie, było 0-0, nie? A oni 3 bramki strzelili w 3 minuty. 3-0, dobrze. Tak, dostałem najwięcej punktów. Aha. To możesz z kolegami pograć. Maciek ci wrzuci info, co to za apka. Dobra, kochani, słuchajcie, jest późno, nie ma co. Bardzo wam dziękujemy, u was jest jeszcze później. Nie, u was... Tak. I nas budzić. Słuchajcie, no to widzimy się prywatnie. Znaczy, tak, prywatnie. Tak, oczywiście. Pozdrawiamy was serdecznie. Jesteśmy waszymi sąsiadami, bo potem będziemy mieszkać w trochę innym miejscu, ale to nadal blisko. Wszystkiego dobrego. Bardzo całujemy. Bawcie się dobrze. Czekaj, Mariusz, coś mówisz? No bo cały czas mówią, teraz leci na Zoom TV. Bo tu się chyba u nas coś zablokowało i my widzimy jeszcze starsze. Tak. Ten magii. Mariusz przypomniał. Buziaki, kochani, dobranoc. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Czekajcie, my was też poczekajcie, Natalia Siwiec, usuń, proszę bardzo. Dziękujemy wam bardzo. O, jakoś kochani. Tak zaczęło nam zacinać, cholera. Bardzo się boimy, że tego nie nagramy. Przepraszamy. Przepraszamy, że była taka cienka akcja, ale wszystko jedziemy nie z Wi-Fi, bo jak zwykle mamy problem ze swoim światłowodem. Nie. Pytacie nas o to, czy dotarł samochód. Nie dotarł, nikt nam nie podwiózł, nikt nam nie pomógł. Ale nieważne, słuchajcie, żyje się dalej i tyle. Są gorsze rzeczy w życiu, o tak. No. Tak naprawdę to kiedy kolejnej domówki możemy się spodziewać? Za tydzień, jak za tydzień we wtorek. Nawet tak, tak. Tak, jeszcze gość jest do potwierdzenia. Bardzo wam dziękujemy za dzisiaj. Bardzo się cieszymy, że byliście tak licznie, mimo że trwał mecz. Ja zwłaszcza się z tego powodu cieszę. Właśnie, nie obejrzałem meczu Francja, Niemca, bardzo chciałem. Komputer, ale wybrałem was. Komputer też. A jak nazywał się serial? Jaki serial? Który nie, oglądaliśmy? Nie, program. Program. Magia na gości? Magia na gości, tak. Jakoś tak. Chyba. No dobra, kochani. Gdzie zapisane macie inne live? Wszystko jest na Dobory Be Happy. Na YouTubie. Na YouTubie albo na moim IGTV. Czyli po prostu wystarczy wejść w konto Asi i tam jest cała... O Jezu, ponad 100 tych live. I bardzo chętnie zaprosimy 100. Jeszcze Natalię z Mariuszem, bo moim zdaniem nawet z jednej z tysięcznej nie wykorzystaliśmy. A poza tym ja chciałbym zobaczyć, gdzie wszyscy robią zdjęcie nawzajem. Bujaj jaka będzie awantura. Bujaj się, nie. To nie o to chodzi. My nie mamy pracować, my mamy robić tak jak wy, czyli dobrze się wakacjować, bawić. Dobrze się bawić. Kiedy gotujecie spaghetti? Dobrze, właśnie. Najpierw musimy zbudować sobie fajną kuchnię, żeby się pokazać. No, ale gotujemy. Tylko jak nie mamy tak ładnie jak Mariusz z Natalią. Ale będziemy mieli. Całujemy was bardzo, dziękujemy. Buziaki. Dzięki. Do zobaczenia. Pa.